Dobry wieczór, witajcie, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Robercie, witam wszystkich. Cześć, miło mi was powitać po długim weekendzie, wszyscy sprawni, zwarci i gotowi, odpoczęli niektórzy, niektórzy zmarzli pewnie. Witam. Witam, cześć Beatka. Niektórzy nie zmarzli, a się ogrzali, zależy gdzie byli. Jak byli w domku, w czajniku, przy pieczniku, przy kaloryferze, to było ciepło. W grubych skarpetach, z drinkiem ciepłym pewnie, tak było? Witam was wszystkich serdecznie, Norbert. Witamy, witamy. Witam również. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Agnieszko. Dobry wieczór. Serdecznie. Witam również Basię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj. Cześć. Halo. Witam, witam, słychać, słychać. Załączcie sobie kamery. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Załączcie sobie kamery, żeby was było widać. A na spokojnie wyłączcie sobie mikrofony z mikrofonem po boiskach, a jak będzie potrzeba, to wtedy sobie je załączymy. Dobrze? Poczekajcie, ja tylko technicznie tu parę rzeczy ogarnę i już będę tu do was szybko wracał. Dobrze. I będziemy zaczynać, bo mamy dzisiaj bardzo, bardzo ciekawy temat. Mamy bardzo ciekawych gości dzisiaj, szczególnych. Słuchajcie, będą naprawdę inspirujące bardzo historie, a wiemy, że historie najlepiej pokazują, że pewne rzeczy można zrobić, nawet jak nam się wydaje, że nie można. To można, zdecydowanie. I chcemy wam to dzisiaj pokazać. Poczekajcie. Poczekajcie, 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 bo się tu zagubiłem. Ajajajajajajajaj, jak mi to nie pozwala, to, że wskakujecie tak szybko, nie pozwala mi tu pewnych rzeczy zrobić, ucieka mi cały czas. O, i znowu, i znowu, i znowu. Dobra, próbujemy szybciutko. Dobra. A, ciekawe, czy się udało, czy nie. A, znowu mi uciekło. Także jeszcze chwila, poczekajcie. Okej. I będziemy zaraz zaczynać. Zaraz to znajdziemy. Zaraz znajdziemy tutaj. O, dobra. Powinno być dobrze. No to słuchajcie, bo mamy 16 po, więc myślę, że godzina wybiła, czas zacząć. Pięknie was widzieć na wizji. Bardzo mi miło, że jesteście w takim dużym, tak szerokim gronie. Niektórych tu dawno już nie widziałem na żywo. Słuchajcie, kiedy my się w końcu na żywo spotkamy? Powiedzcie mi, czy ktoś z was ma takie umiejętności, czy taką wiedzę, może gdzieś tam z góry, może gdzieś z boku, czy z dołu, kiedy my się w końcu na BDS-ie spotkamy? Kiedy będzie ta szansa na żywo znów się móc poprzytulać, wreszcie się podzielić swoimi wrażeniami przez ten czas? No prawie za chwilę będzie półtora roku, nie? Takiej pracy online'owej, żeby się wreszcie na żywo, wypić kawę razem i tak dalej. Ktoś z was wie, czy nie? Tak, oczywiście, dopiero w sierpniu. O, zobaczymy, Czesiu, czy się sprawdzi twoja przepowiednia. Ja wiem, już niedługo. Już weekend. Niedługo. A niektórzy się spotkają w weekend. Tak, wiem, wiem, słuchajcie. Niektórzy robią, już nie mogli się doczekać, robią w mniejszym gronie i brawo, bardzo dobrze. No dobrze, słuchajcie, ale lećmy z tematem, który nas dzisiaj tutaj przyciągnął. Cieszę się, że tak licznie jesteście. Mam dzisiaj dla was, słuchajcie, no nie ukrywam, że bardzo ciekawe historie dwojga ludzi zupełnie różnych, nie tylko różnych pod względem płci, ale również różnych pod względem swoich doświadczeń, swoich przejść, swoich chwil różnych w życiu, różnych doświadczeń osobistych, różnych doświadczeń biznesowych, życiowych. I wiem, że w wielu przypadkach, jak ktoś poznaje ten projekt biznesowy, często jest w głowie naszej taka myśl, czy ja na pewno bym sobie z tym poradził, czy to na pewno działa, czy to na pewno można zarobić pieniądze, czy to się da zrobić, czy to jest w ogóle możliwe, czy ja wśród swoich znajomych znajdę ludzi, którzy będą chcieli to ze mną robić, czy ja znajdę być może ludzi, którzy będą chcieli ten produkt spróbować. Kto z was, zaczynając, na samym początku, miał takie pytania i takie obawy, czy którąś z nich, czy być może znacie ludzi, którzy
takie obawy, takie wątpliwości mieli lub mają? No właśnie, słuchajcie, jesteśmy w takim gronie, że myślę, że każdy miał. Ja też na początku, czy ja sobie tu poradzę, czy ja na pewno będę w stanie to zbudować. I po to pokazujemy historię, takie rozmowy, takie wywiady z różnymi ludźmi, żeby to był dowód na to, że można. Bo powiem wam, że jak ja spotkałem się pierwszy raz z tym pomysłem biznesowym, bardzo dało mi to do myślenia. Pomysł był dla mnie kapitalny, tylko miałem wątpliwości, czy akurat ja będę potrafił z umiejętnościami i wiedzą, którą miałem na ten czas, kiedy się z tym biznesem spotkałem, a było to ponad, grubo ponad 20, prawie już za chwilę 30 lat temu, miałem wątpliwości, bo wynikały one z moich doświadczeń, z mojej wiedzy na ten czas, z moich na ten czas umiejętności. Czyli coś w życiu robimy i w pewnym momencie się z tym biznesem stykamy i albo mamy jakieś doświadczenia już, że coś mogliśmy zbudować, czy coś zbudowaliśmy, niekoniecznie w takim projekcie, ale w innym, a większość ludzi ma doświadczenia zupełnie inne. Pracy na etacie w jakimś charakterze konkretnego zawodu i te obawy i wątpliwości są normalne, bo po prostu tak funkcjonuje nasz umysł. No, jestem hydraulikiem. Ja nie wiem, czy ja będę potrafił zbudować taką sieć, taki biznes, tak? I to jest normalna rzecz. I mam dzisiaj dla was dwie fantastyczne osoby, dwie historie ludzi, którzy są dokładnie takimi samymi osobami i dokładnie miały takie same albo bardzo podobne obawy na początku. I chcę poprzez tą naszą taką wspólną rozmowę pokazać wam, jak poradziły sobie z tym tematem tych obaw, co pomogło im na tej drodze, żeby te obawy usunąć z tej drogi, czego się nauczyły, jaką wiedzę zdobyły, jakie umiejętności, w jakim czasie, które im pomogły ten biznes zbudować, mimo że też nie do końca na początku wierzyli, że mogą. I to będzie, myślę, naprawdę ciekawa historia dla tych z was, którzy jeszcze się z biznesem nie zapoznali albo się zastanawiają, czy to ma w ogóle sens, czy się zająć, czy nie. I są takie obawy i wątpliwości. Myślę, że będzie nie jedna jeszcze historia inspirująca, ale dzisiaj z dwoma osobami tą rozmowę chcę przeprowadzić. I najpierw będzie, jak to słuchajcie, zwykle bywa, no kobiety mają pierwszeństwo. Najpierw będzie kobieta. Fantastyczna dziewczyna, kobieta już mocno dojrzała, taka jak ja to mówię, jak taki kwiat, który tak pięknie już rozkwita, to jest taki moment ten najpiękniejszy, z dużym doświadczeniem już. Ja nie chciałbym tu zdradzać wielkich sekretów, myślę, że ta rozmowa nam pomoże, żebyście sami sobie odpowiedzieli na wiele pytań. Mam kilka pytań przygotowanych i chciałbym zaprosić, widzę, że już jest z nami, Kasię Nowak, błąd, ma napisane błąd, więc Kasiu, jeżeli możesz, to zapraszam cię. Czy jesteś z nami, czy możemy tu już z tobą zamienić dwa słowa? Ja będę się wyciszał, a będziesz mówić coś więcej też, żebyśmy sobie mogli porozmawiać. Jak tam? Jestem. Witajcie, kochani. Bardzo mi miło z wami tutaj być. Jestem przeszczęśliwa i dzięki wielkie, Norbercie, za zaproszenie. Super. Bardzo się cieszę, Kasiu, że jesteś. Słuchajcie, ja tylko tak nadmienię, że Kasia jest osobą, która... No myślę, że też to z historii będzie wynikało, skąd się wywodzi i tak dalej, zaraz o to zapytamy. Dzisiaj jest na stanowisku menadżera regionalnego. Ja tylko powiem, menadżer regionalny w DuoLife to jest takie stanowisko, gdzie Kasia ze swoim zespołem robi miesięczny obrót powyżej minimum 50 tysięcy punktów i wyżej. To jest mniej więcej, słuchajcie, żeby przeliczyć to na złotówki. Dla kogoś, kto jeszcze z nami nie jest związany i niewiele mu mówią same punkty, to powiem tyle, że jest to obrót w granicach 70-75 tysięcy złotych. Czyli ze swoim zespołem robi miesięcznie takie zakupy w DuoLife. Taki jest to zespół. Więc to jest już naprawdę, naprawdę gigantyczny wynik. Tym bardziej, że tak jak mówimy tutaj, ktoś, kto bez doświadczenia wcześniej zaczyna, no to dla wielu, dla mnie też kiedyś, Boże, kiedy ja to zrobię, co to jest, ja, matko i córko. Więc zacznijmy. Kasiu, witam cię serdecznie, cieszę się, że znalazłaś czas, żeby z nami tutaj być. Mam kilka pytań. Pierwsze, no to skąd jesteś, gdzie mieszkasz, to takie podstawowe.
Jestem z Polski, mieszkam w Polsce. Mieszkam w Brzegu, to jest województwo opolskie, w połowie drogi do Wrocławia, w połowie drogi do Opola. Okej, okay. I cały czas tam mieszkałaś? Ty cały czas jesteś rodowitą, jak to się mówi? Brzeżanką. O, widzisz. Bo ja bym powiedział inaczej. Nie jestem rodowitą Brzeżanką. Urodziłam się niedaleko Brzegu, 15 kilometrów w Oławie. Jestem rodowitą Oławianką. Okay. Natomiast moje koleje losu były różne. Mieszkałam też przez 7 lat na Śląsku, bo w Sosnowcu. O, proszę. A później przeprowadziłam się do Brzegu ze względu na stan zdrowia mojego syna. Okay. Tamto powietrze mu nie bardzo służyło, więc przeprowadziłam się do Brzegu. Tu akurat mieszkała moja mama, mieszka do dziś moja mama, więc bliżej mamusi, tak? I przeprowadziłam się do mamy. Super, rozumiem. Powiedz mi, a czym zajmowałaś się przed dołączeniem, zanim dołączyłaś do nas tutaj do Duo Life, do branży soft marketingu? Czym się zajmowałaś wcześniej? Wiesz co, tak ogólnie można to podsunąć pod branżę handlową, tak? Bo i byłam w branży i spożywczej, i odzieżowej, i pracowałam w aptece. 4 lata pracowałam w aptece. Natomiast ostatnie 8 lat pracowałam jako specjalista w salonie optycznym. Pomagałam ludziom lepiej widzieć świat. Rozumiem. Mówisz, że 8 lat ostatnio pracowałaś w salonie optycznym. To znaczy, że teraz już nie pracujesz tam? Nie pracuję już od roku. Można powiedzieć, końcem maja podjęłam decyzję, żeby zwolnić swojego szefa i pracować na swoje marzenia, a nie na marzenia swojej szefowej. Pięknie. Zobaczcie, czyli można w tym biznesie dojść do takiego momentu, kiedy nie szef zwolni nas, tylko my zwolnimy szefa. Nieźle to brzmi, powiem szczerze i wprost. Może ktoś z was sobie nigdy nie pomyślał, że można tak zrobić. Czyli rozumiem, że podjęłaś decyzję, że się zwalniasz, że rezygnujesz z pracy, że będziesz żyła tylko z tego, co działasz tu w tym biznesie, z tego, co tu osiągnęłaś. Dobrze to rozumiem? Tak, tak, jak najbardziej tak. Poszłam w tym kierunku, żeby, tak jak powiedziałam, realizować tak naprawdę siebie, swoje marzenia i pracować tak naprawdę wtedy, kiedy ja chcę, kiedy chcę, z kim chcę i z miejsca, którego ja chcę. Rozumiem. Powiem ci, bo to jest takie, może być dla niektórych ludzi no, prawie że mało prawdopodobne. Jak to, po jakim czasie, jak długo działałaś w Duo Life już, tu w projekcie naszym, zanim podjęłaś tą decyzję, czyli ten menadżer był i ta decyzja, że no to rezygnuję z pracy? Wiesz co, to się nie zadziało tak szybko, tak, bo no jestem osobą taką bardzo odpowiedzialną i nie podejmuję takich nieprzemyślanych decyzji. Mhm. Więc ja tak naprawdę w Duo Life jestem ponad 4 lata, natomiast przyłączyłam się, myślę, tak jak większość dla zdrowia, żeby poprawić swój stan zdrowia, bo borykałam się długo, długo z bólami migrenowymi, ale to nie o tym. Natomiast bardzo, bardzo mnie zaciekawił dochód pasywny. Czyli jak poznałaś projekt, rozumiem. To do tego za chwilę wrócimy, fajnie, że o tym mówisz, bo mnie chodziło o to, żeby pokazać jakby przedział czasowy, ile zajęło ci to czasu dojście do powiedzmy takiego stanowiska. Oczywiście każdemu z nas różnie to zajmuje, ale do tego jeszcze wrócimy. I jaki to był czas, że podjęłaś decyzję, że można jakby zrezygnować? Oczywiście nie trzeba, ale można, to jest pewien wybór. Ja bym chciał zadać ci pytanie takie, co ci przeszkadzało najbardziej w pracy, którą wykonywałaś wcześniej, że podjęłaś decyzję, że się zwalniasz? No bo czasami jest sytuacja, że ktoś jest menadżerem, tu sobie już zarabia pieniądze całkiem niemałe, bo to jest dochód no, w granicach od 4,5 tysiąca w górę, żeby na tym stanowisku menadżera i niektórzy nie podejmują decyzji, jeszcze rezygnują już z pracy. Ty taką decyzję podjęłaś, więc pewnie było coś, co ci przeszkadzało, tak myślę. Co najbardziej przeszkadzało? Wiesz co, ja tą decyzję tak naprawdę podjęłam już będąc kierownikiem, I pomału się do tego przygotowywałam, żeby
żeby właśnie pracować dla siebie. I co mi najbardziej... Poczekamy. Okej, już poradziłem sobie, dobra, mów dalej. Załóż sobie mikrofon. Muszę Kasia, się odciszyć, okej. Okay. Tak naprawdę powiem wam, że przeszkadzało mi taki sufit i pod kątem rozwoju, bo będąc już w Duo Life i uczestnicząc w rozwoju osobistym i inwestując w siebie, zrozumiałam, że można też żyć trochę inaczej i zaczęło mi przeszkadzać te różnego rodzaju bariery takie i mentalne, i taki sufit pod kątem awansu, pod kątem zarabiania, tak? Mówisz o tej pracy, którą wykonywałaś, tak? Przepraszam, tak. Doprecyzuję. Ten sufit to masz na myśli... Czyli ten sufit masz na myśli, że co, nie mogłaś awansować więcej, nie mogłaś więcej zarabiać, a chciałaś więcej, a tam już nie było możliwości. Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak, że nie wiadomo, co bym zrobiła, ile bym serducha w to włożyła. No to po prostu nie było możliwości, żeby pomimo podniesienia swoich kwalifikacji, no to doszłam do jakiegoś progu i no dalej... Po prostu no, nie było takiej możliwości po prostu. I to mi trzeba było albo zmienić zawód, czyli trzeba by było albo zmienić zawód, coś więcej, albo jeszcze się czegoś, no na pewno tam już tego nie można było osiągnąć. Tak to dokładnie rozumiem. Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak. A mam pytanie jeszcze takie. Jak pracowałaś, no jako handlowiec wcześniej, bo mówiłaś, że jako handlowiec i w aptece i jako ten specjalista w salonie optycznym, to czego innego szukałaś w życiu? Jakiej zmiany chciałaś? Wiesz co, chciałam, bardzo się zafascynowałam rozwojem osobistym i to pozwoliło mi tak naprawdę zobaczyć, że można w życiu osiągnąć coś więcej niż tylko praca na etacie i taki przysłowiowy kierat, tak? Praca, dom, rodzina, obowiązki i takie, jak ja to nazywam ostatnio, taki kołowrotek, że cały czas się kręcisz wokół tego i to mi dość mocno zaczęło przeszkadzać. I miałam takie myśli, że jeśli do końca życia mam robić tylko to, no to czułam się jak taki przysłowiowy koń z klapkami i gdzieś tam w środku, w moim ja, wiedziałam, że można osiągnąć coś więcej, można chcieć coś więcej. Duo Life też pokazało mi, że można na nowo marzyć. Wiem, że te marzenia to może czasem takie wyświechtane słowo, ale ja dzięki temu rozwojowi osobistemu i dzięki tej społeczności nauczyłam się na nowo marzyć i nie boję się po te marzenia sięgnąć. Czyli rozumiem, że chciałaś wcześniej, kiedyś miałaś marzenia jako dziecko, bo myślę, że wszyscy mamy, słuchajcie, marzenia. Może tak, wszyscy na pewno 100% mieliśmy marzenia jako dzieci. Tylko ta bieżąca... Sytuacja życiowa często nas tak zabiera i pokazuje tak zwaną, jak to niektórzy mówią, prozę życia. Mój ojciec mówił, zejdź na ziemię, patrz, czego masz chleb, a nie myśl o niebieskich migdałach. Taki ja miałem przykład. I tu nagle się okazuje, że jest jakiś pomysł biznesowy, który jakby odpala nam na nowo, wow, ja mogę zacząć z powrotem marzyć, mogę osiągnąć to, o czym marzyłam jako dziecko. Czy coś takiego się u ciebie też zadziało? Ja to tak odbieram z tego, co mówisz. Dokładnie tak. No to, co powiedziałeś i twój przykład, to ja dokładnie tak samo miałam, bo jako dziecko faktycznie, że tych marzeń było dość sporo. Później ta taka bieżączka i szara rzeczywistość no mocno zniwelowała te moje marzenia i spowodowała, że no co ty tam wymyślasz, przecież nigdy tego nie osiągniesz. No i gdzieś te marzenia po prostu schowałam głęboko do szuflady, no bo wydawały się po prostu nierealne. Mm-hmm. No bo przy warunkach, które zobaczcie, tak przeciętnie patrząc, pracujemy i żyjemy, no to mało realne są do osiągnięcia, bo widzimy, jak niewiele ludzi to robi. A tutaj jest, czyli rozumiem, że masz jakieś marzenia, które chcesz zrealizować. No oczywiście. I za każdym razem jest ich więcej, lista rośnie. I bardzo dobrze. I rozumiem, że pewne już realizujesz, ale to się jeszcze o to zapytam, czy już zrealizowałaś niektóre, które chciałaś. Okej. Okay. A powiedz mi, w momencie, kiedy poznałaś biznes soft marketingu, pomysł, który Duo Life oferuje, co ci się w nim najbardziej spodobało?
Wiesz co, urzekła mi w ogóle społeczność, ludzie, którzy tutaj są, którzy są bardzo pozytywni, którzy mocno doceniają, nie patrzą ani na wiek, na kolor skóry, na płeć, na wykształcenie, tylko po prostu jest człowiek. I zawsze się zastanawiałam, co to znaczy człowiek w centrum i nie rozumiałam tego w pełni. Natomiast tu faktycznie ja to otrzymuję na każdym, no za każdym razem tak naprawdę. I ta społeczność, no i nie powiem, to, że jest to firma polska, czyli biznes polski, no i naszych czterech prezesów, którzy urzekli swoją profesjonalnym podejściem i takim pokazaniem tego projektu typowo na wartościach, tak? Okej, okay. Czyli najbardziej społeczność spodobała ci się i to, że można tu zrobić więcej z tej pierwszej wypowiedzi, niż tak jak mówiłaś, że miałaś sufit w swojej poprzedniej pracy. Czyli chodzi o finanse, możliwość realizacji marzeń. Okej. Okay. A powiedz mi, mam takie pytanie. Jak przyłączyłaś się tutaj do tego biznesu, to miałaś jakieś wątpliwości? Oj, multum. Gdzie ja, taka, wiesz, szara myszka, gdzieś tam, można powiedzieć, za lady sklepowej, czy za, wiesz, za biurka. Pomimo, że ja uwielbiam kontakt z ludźmi, no to jednak takie działanie, wiesz, na siebie i zdanie na swoje możliwości, no to były ogromne wątpliwości. Ja sobie przecież nie poradzę, przecież ja tego nie umiem robić. Mm-hmm. To były ogromne wątpliwości. Ale dzięki temu, że dałam sobie szansę na to, żeby się tego nauczyć i być nauczalną, jak zawsze mówi Karol Szczerkowski, bądź nauczalny, otwórz głowę i daj sobie szansę na to, żeby to poznać, no ja dałam sobie szansę. Pięknie, pięknie. To powiedziałaś bardzo ważną rzecz, którą też powiem wam, że ja ze swojego doświadczenia widzę jako kluczową. A jak ty rozumiesz tą nauczalność? Tak mnie trochę tu zainspirowałeś do jeszcze jednego pytania po drodze. Co to znaczy? Bo ja też widzę, jak wiele ludzi jakby trochę ma trudność w ogóle z tym uczeniem się. Albo zapominamy, jak się uczyć, albo nam się nie chce, ale też widzę i pięknie, że to wyjęłaś, że to jest najważniejszy, ja widzę, że to jest jeden z najważniejszych elementów, że nie wystarczy być na szkoleniu, tego trzeba się nauczyć, bo samo posiadanie wiedzy, że ja jestem, że wiem, nie wystarczy. Jak to jest no u ciebie? Jakie ty masz zdanie na ten temat? Ja dokładnie tak samo myślę jak ty, ale powiem ci, że wtedy, kiedy no 9 lat temu zmieniałam pracę z apteki na salon optyczny i nie miałam w ogóle wiedzy w tym kierunku, więc musiałam otworzyć głowę na nowe. Mhm. I to się nie da inaczej tego powiedzieć, jak otwarcie umysłu na nową wiedzę. I ja to otworzyłam wtedy i nie zamknęłam do dziś. Super. Bo cały czas wkładam w ten mój umysł nowe wiadomości. Wtedy to była typowo branża optyczna, niełatwa branża, bo to nie jest sprzedawanie tylko okularów, tylko to jest naprawdę odpowiedzialność za widzenie drugiego człowieka, tak. Czyli bardzo, bardzo odpowiedzialna, podciągnięta pod służbę zdrowia, więc tej wiedzy było dość sporo. Natomiast tutaj zrobiłam dokładnie to samo, zwłaszcza rok temu, kiedy wszedł lockdown, a ja tak naprawdę już szykowałam się do tego, żeby pożegnać swoją szefową, to ja otworzyłam ten umysł jeszcze bardziej i przyswajałam tą wiedzę krok po kroku i zaadoptowałam tak naprawdę system, który jest gotowy i przeniosłam po prostu taką pracę na etacie w system pracy online'owej. Też tego nie umiałam. Ja nie umiałam się posługiwać Facebookiem. Nie wiedziałam, jak pracować online'owo. Dla mnie to było wszystko nowe, ale nauczyłam się w rok czasu. Czyli wszystkiego można się nauczyć. Jakbyś miała taką, co do nauki, tylko co potrzebne jest, żeby się nauczyć? Bo pewnie wiele ludzi ma tą wątpliwość. Właśnie o to mam zapytać, jak ty sobie poradziłaś z tą wątpliwością? I nasuwa mi się od razu drugie pytanie. To jak ty się uczysz, że się nauczasz? Jestem na szkoleniach. Dla mnie szkolenia są bardzo, bardzo ważne. Jestem na tych szkoleniach, robię notatki,
To jest kolejna rzecz, którą po prostu na każdym szkoleniu robię notatki, ale nie po to, żeby je tylko robić, ale żeby do nich wracać. Żeby w momencie, kiedy nawet mam jakieś wątpliwości, to ja, to jest moje takie, taka encyklopedia wiedzy. No i z każdego szkolenia staram się wdrażać. Nie mówię wszystko, bo wiadomo, że tego się nie da wszystkiego wdrożyć, ale przynajmniej jedną, dwie rzeczy po prostu wdrożyć od razu. No, otwartość umysłu to jest podstawa tak naprawdę. Super, super. Czyli kluczem jest wdrożyć wiedzę, a nie tylko ją posiadać. No to podstawa. Można stosować szaforozwój, ale no to tak, to można długo. No właśnie, to nic nie da. A jak sobie poradziłaś z tymi obawami, z tymi wątpliwościami twoimi? Tym właśnie rozwojem, tą ciągłą edukacją? Czy coś jeszcze ci tu pomogło? To też, ale tak naprawdę podążanie za liderem. Czyli mam takie osoby, po których tak naprawdę idę krok po kroku z tymi osobami i za tymi osobami. Czyli takim utartym szlakiem, tak? Z racji tego, że są to praktycy, którzy przeszli tą drogę, więc ja tak naprawdę idę po ich śladach. Czasem zbaczam, nie mówię, że idę wytyczonym rytmem, bo jestem też człowiekiem, więc próbuję, gdzieś tam schodzę czasem z kursu, ale skutecznie zawracam albo przy pomocy właśnie moich liderów, no Kaśka, nie tędy idziesz, wróć. Naprowadzają cię na kurs. Tak, dokładnie tak. Czyli dokładnie fantastyczna, tak. Fantastyczna jest informacja, że tu jest ktoś, kto ci pomoże, kto czuwa, kto prowadzi. Dokładnie tak. I jest system wsparcia, system działania, który daje dużą szansę na rezultat, rozumiem, tak? Tak, dokładnie tak. No bo skoro oni tam doszli, a ja chcę tam iść, to najprościej po prostu iść razem z nimi. A jest najcenniejsze to, że oni chcą razem ze mną iść. No właśnie, zobaczcie, bo to też jest niesamowita rzecz, bo ja też miałem swoją taką obawę, no czy ja sobie poradzę. I nagle odkryłem to samo, co ty, Kasia, że tu jest pewnego rodzaju ścieżka. Jest pewien system, różnie to ludzie nazywają, sposób, metoda, która się sprawdza, która jest skuteczna. Czyli ja nie muszę wymyślać nic swojego. Mogę podążać za tym, co robią inni i robić tak, jak oni, czy bardzo blisko nich, nauczyć się od nich i tylko podążać krok po kroku. Czyli tak by mnie nauczył ktoś dobrze się posługiwać nożem i widelcem. I też będę umiał to zrobić, no bo człowiek się potrafi nauczyć. Super. A mam jeszcze kolejne pytanie. Jak długo jesteś, już powiedziałaś, ale to tak dla przypomnienia, w biznesie, a jak długo go odpowiednio robisz? To jest moje pytanie. Tak, to jest, wydaje się, takie pytanie kontrowersyjne, tak? Ale to jest bardzo, bardzo istotne pytanie, bo tak naprawdę w DualLife jestem już ponad 4 lata, a tak prawidłowo i systemowo robię to od roku. Wtedy, kiedy była pandemia, tak? Bo wcześniej doszłam do pozycji kierownika, ale robiłam to, można powiedzieć, z doskoku, pracując na etacie, no i przy pomocy wsparcia mojego męża, bo można powiedzieć, że to wtedy była jego praca, a nie moja, bo ja tylko byłam, tak można powiedzieć, połowicznie, tak? Okej. Czyli ile ci czasu zajęło dojście do kierownika? 3 lata? Czy mniej, tak. Czy więcej? 3. 3 lata. Czyli zobaczcie, bo kierownik to obrót 25 tysięcy, a później w rok podwoiłaś obrót do 50. Tak. Zobaczcie, jak kluczowa rzecz, którą ja wyłapałem. Pozwolę sobie tutaj małą dygresję. Jeżeli robimy coś i robimy to wolniej, to nie znaczy, że nie zrobimy. Robimy, bo musimy zrobić jeszcze inne rzeczy. Czy ktoś tak, Kasia, pracowała na etacie i robiła je jeszcze z doskoku, wspólnie z kimś. I to trwało jakiś czas. A później zobaczcie, jak jest decyzja, że robię to właściwie, to podwajam obrót w rok z 25 tysięcy na 50 w rok czasu. A wcześniej 25 tysięcy robiła 3 lata. Jaką my z tego możemy brać naukę? To jest niesamowite. Jaki masz dzisiaj duży zespół, Kasia? No mam blisko 500 ludzi. Ja pierdzielę, gratulacje. Fantastyczna robota.
500 osób. Kapitalnie. No ale ten zespół jest najważniejszy tak naprawdę, zobaczcie, bo ja bym tego sama, właśnie. Ja bym tego sama nie zrobiła. To jest praca tak naprawdę z zespołem i to, co sprawia mi ogromną radość, to, że właśnie ludzie na dole awansują. To ja jestem tylko wypadkową ich awansów. I to, że ktoś zrobi złotego lidera, czy zrobi lidera grupy, czy zasponsoruje swoją pierwszą osobę, to ja powiem wam, że ja się bardziej cieszę, jak ja bym cokolwiek zrobiła. Tak, bo się nagle zauważa, że to się da zrobić. Dla ciebie to już jest powszedni chleb, a ten rezultat u ludzi jest ważniejszy, bo oni mają te same obawy, co my kiedyś na początku mieliśmy. No dokładnie. Pięknie, gratuluję ci takiego zespołu. Mam jeszcze pytanie dotyczące, czy popełniłaś jakieś błędy, robiąc ten biznes? A multum. A który był szczególnie dotkliwy, który szczególnie pamiętasz i mogłabyś przed nim ostrzec innych naszych słuchaczy? A chciałam robić po swojemu. No, ktoś mi pokazał drogę, idź tędy, bo tu będzie dobrze, tu już jest wydeptane, no ale nie, no przecież jak to natura moja, przecież trzeba zboczyć i sprawdzić, a może tu będzie szybciej, a może będzie lepiej, a ja sobie poradzę, przecież ja sobie dam radę. Nieprawda, to tak jak mój mąż zawsze mówi, to tak jak przepis na ciasto, jak masz konkretnie dodać konkretne produkty, żeby to ciasto się udało, no to musisz się stosować do danego przepisu. No chyba, że chcesz mnie zahaleć, no to wtedy sobie no tak. Możesz zobaczyć, ale ja to robiłam, próbowałam, wydawało mi się, że ja to zrobię lepiej, co oni tam wiedzą, pomimo, że nie miałam tego doświadczenia, tak? No ale natura ludzka jest przekorna, tak? Ja spróbuję, Ja myślę, że to jest wiele takich ludzi, bo my tak jesteśmy uczeni przez szkołę, żeby być taką Zosią Samosią i mimo, że ktoś nam podpowiada właśnie, słuchaj, jest utarta ścieżka, wejdź na nią i podążaj, to my i tak gdzieś... Mimo, że mamy, zobaczcie, obawy, czy sobie poradzę, to nie, mamy pomysł po swojemu. I to mnie zawsze zadziwia trochę tak, jak to się dzieje, że z jednej strony mamy obawę, czy sobie poradzę, a z drugiej mam swój pomysł zamiast iść utartą ścieżką, czyli iść drogą na skróty, bo ktoś to już wypraktykował. Nie? Szczególnie pamiętasz jakiś swój błąd? To tak z nazwiskiem związane u ciebie trochę. Wiesz, to chyba to, że bardziej koncentrowałam się na tym, że to nie ja jestem odpowiedzialna za to, co ja robię. Wydawało mi się, że no tak, no pracujemy razem, no to zespół i tak dalej, tak? To jest to praca wspólna. Ale to, co ostatnio mi wybrzmiało, tak mocno do mnie dotarło właśnie przy zrobieniu tego awansu na menadżera, jak sobie to uświadomiłam, to wtedy zadziała się magia, że to ja jestem odpowiedzialna za swój sukces, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje życie i ja jestem odpowiedzialna za wszystko, co robię. Pięknie, to jest prawda 100%. Powiedz mi, Kasiu, bo są na pewno dzisiaj z nami albo będą nas oglądać osoby, które są nowe, które się przyglądają temu biznesowi, zastanawiają się nad tym, czy się przyłączyć, czy rozpocząć budowę takiego biznesu, takiej działalności, czy nie. To jaką jedną radę, taką twoją osobistą, najbardziej wartościową według ciebie, jaką wskazówkę dałabyś takim osobom? Na pewno, może to nie będzie jedna rada, ale z mojego doświadczenia to, żeby wybrać sobie taką osobę, z którą chce się podążać. Czyli wybrać sobie tego lidera, tego upline'a. Czasem jest tak, że osoba, która nas zrekrutuje, zasponsoruje, gdzieś tam się nie dogadujemy, tak? Różnie się składa, ale żeby szukać wyżej, takich osób, które przysłowiowo do ciebie gadają i zakontraktować z tą osobą, czyli umówić się na tą właśnie taką rozmowę, na tą, jak my to nazywamy, konsultację, żeby ta osoba cały czas była z tobą, zwłaszcza w tych momentach, kiedy będą te wątpliwości, a te wątpliwości będą. I po prostu zaufanie do tej osoby, bo ta osoba już przeszła tą drogę i ona też miała takie swoje wątpliwości. No i bycie cierpliwym i wytrwałym.
bardzo wytrwałym w tym, co się robi, żeby się nie poddawać mentalnie, tak, że jak oj nie, ktoś mi odmówił, to ja już nie dam rady. Nieprawda, bo tak naprawdę nie odmówił tobie, tylko nie jest gotowy w tej chwili. Czyli podążać za osobą, która to zrobiła i być wytrwałym w tym, co się robi. Pięknie, pięknie. To jest, powiem ci, wyciągasz mi to z głowy, bo to też moje doświadczenia takie podążać. No jesteś moim mentorem, no to jak? Dziękuję ci bardzo, dzięki wielkie. Podążaj za liderem i cierpliwie i wytrwale pracuj. Dla mnie to też mocno kiedyś mówiło i też nie miałem łatwo, żeby to była jasność. Bo ludzie są różni, reagują w różny sposób. I to piękna ta lekcja, o której mówisz. Trzeba być tu wytrwałym. Tu wygrywają ci, którzy są cierpliwi i wytrwali. Ciągle się uczą, rozwijają, wdrażają w życie wiedzę i wytrwają w tym, w tej drodze. To nie jest wyścig na czas. Tu wygrywa każdy, kto przejdzie linię mety. Możesz iść wolno, możesz iść szybko, możesz biec, ale wytrwaj na tej drodze. Pięknie. Dzięki ci wielkie. Rozumiem, Kasiu, też, że masz jakieś kolejne cele i swoje marzenia, które chcesz osiągnąć. No oczywiście. Że idziesz dalej. Że idziesz dalej. Wytrwale idę dalej, tak? Nie poprzestaję na tym, co mam, tylko idę, sięgam dalej. Oczywiście już na widnokręgu widzę senior menadżera. Pięknie. No przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, co to senior menadżer, to 100% większy obrót, jak Kasia dzisiaj robi, czyli 100 tysięcy, już robisz więcej niż 50, ale 50 to jest menadżer, a 100 tysięcy to jest senior. Gratuluję ci, Kasia, że masz ten cel. Czy masz jakieś marzenia, które chcesz zrealizować? Pochwalisz się nam czymś? Zdradzisz jakiś rąbek tajemnicy? No oczywiście sięgam też wyżej, nie tylko poprzestaję na senior menadżerze, kusi mnie dyrektor i obiecałam sobie, że na swoje okrągłe urodziny będę tym dyrektorem, więc... Pięknie. To kiedy to będzie, Kasia? Zdradź nam tutaj. No nie, bo wtedy powiem okrągłe, no dobra. A kurde, no nie dałaś się tu wprowadzić. Zostawię sobie tą tajemnicę, tak? Zostawię sobie tą tajemnicę, ale nie poprzestaję. Człowiek jak już osiągnie coś, to chce więcej, i nie boi się po prostu po to sięgnąć. Zresztą, tak jak mówiłam wcześniej, marzenia mam ogromne, niektóre przerażają, ale to dobrze, bo mają przerażać, ale tak jak to pięknie powiedziałeś, to nie jest sprint, to jest maraton i każdy tutaj znajdzie swoje tempo. Też taka moja lekcja, żeby się nie zrażać tym, że ktoś idzie szybciej, ktoś idzie wolniej, a to trzeba biegnąć, bo szybko, bo ktoś robi awans w 3 miesiące. Każdy ma tutaj swoje tempo i każdy niech się porównuje do siebie z wczoraj, a nie do kogoś. To jest bardzo, bardzo ważne. Na koniec, jaką wartość, na koniec ostatnie moje pytanie, jaką wartość widzisz dzisiaj, teraz w Duolife, że idziesz dalej? Dla mnie ogromną wartością jest to, że ja zmieniłam swoje życie. Odmieniłam je zupełnie. Ja interesowałam się kiedyś rozwojem osobistym, ale nie na takim poziomie jak tu. Ja zmieniłam się, jestem odważniejsza, jestem pewniejsza siebie. Rok temu nie występowałabym, nie mówiłabym do was, bo bym siedziała gdzieś tam w kącie i tylko może bez kamery was oglądała. Na pewno bym się nie odezwała. Ale powiem wam, że zakochałam się w wychodzeniu ze strefy komfortu. I to, co lubię i to, co sprawia mi naprawdę ogromną radość, to jak się czuję po zrobieniu tego. No właśnie. I napisałam sobie taki swój slogan, mój osobisty, mój kasiowy, właśnie, że skup się na tej chwili, na tej radości, która jest po wykonaniu tego zadania. Nawet jeśli się boisz, nawet jeśli masz strach ogromny w oczach, to się nie przejmuj, tylko wyjdź za te drzwi, otwórz tą klamkę i zobacz, że tam jest ogromna radość. I tak jest. Pięknie. Jak skończy się ten Zoom, to będę przeszczęśliwa. Pięknie, Kasiu, bo to, co mówisz, to, co też często opowiadają ludzie, że ten sukces, ta większa pewność siebie, to zbudowanie siebie, ta radość, to szczęście nasze
jest za drzwiami strachu. I to jest piękne, co pokazałaś tutaj ewidentnie u Ciebie. Ja pamiętam Ciebie z tego wcześniejszego czasu, bo ja jestem troszkę dłużej w Duo Live niż Ty, więc doskonale pamiętam. Tak! Jak u Ciebie wyglądały początki, jaka to była Kasia, to jest zupełnie inna dziewczyna. Tak, ja to też widzę. Do niej dzwoniłem, mówię, czy jesteś przygotowana, jak się czujesz i tak dalej. Ona mówi, no spokojnie, Norbert, damy radę. Ja sobie myślę, ja to z tą samą Kasią rozmawiam co kiedyś? Niesamowite. Pięknie Ci bardzo gratuluję. Dziękuję za ten Twój czas. Zobacz na komentarze, co ludzie piszą, co się dzieje. Tak, jestem przeszczęśliwa, że mogę tu z Wami być i że mogę dać tyle wartości od siebie. Także dzięki wielkie, Norbercie, za to zaproszenie i dziękuję tak naprawdę wszystkim, którzy się przyczynili, że tutaj jestem, tak? Jest to Karol, jesteś Ty przede wszystkim, bo pamiętam to nasze pierwsze spotkanie i dzięki Ci wielkie za to, bo obdarzyłeś swoją osobą takie zaufanie, że nie obawiałam się podążać po prostu za Tobą. Tu Karol, Marta Mirsz, to jest mój lider, którego uwielbiam i zawsze mogę liczyć na jej wsparcie. I cała moja społeczność, cała moja rodzina, bo wiem, że to nie jest łatwe przyłączyć swoich najbliższych. A no ja to zrobiłam. Nie powiem, że mi się to udało. Ja to po prostu zrobiłam. Ja przyłączyłam całą swoją rodzinę. I tu wielkie gratulacje, bo to jest nie lada wyczyn. Także naprawdę, naprawdę ogromne gratulacje z dziewczyny, która się wywodzi z handlu w sklepie i pomału drabinką się pieła. Dzisiaj jest menadżerem regionalnym i uwaga, to nie jest jej ostatnie słowo. To jest dopiero początek. I to mi się podoba, tak jest. Podążajcie, słuchajcie, jak macie pytania do Kasi, to znajdziecie ją na pewno na Facebooku. Na pewno dziewczyna jest otwarta, może Wam odpowiedzieć na pewne pytania, z czym, jak sobie poradziła, jak Wy macie z czymś wyzwania, więc też, ja przepraszam, tak Kasia, wprosiłem tu niektórych ludzi do Ciebie. Zapraszam serdecznie, ja z otwartym serduchem każdemu pomogę. Super, więc macie do dyspozycji Kasię na Facebooku, macie pytania, z czymś sobie nie radzicie, zadajcie pytanie, jeżeli Kasia do Was mówiła, jak ona sobie z tym poradziła. Dzięki Ci, Kasia, serdeczne, wielkie brawa, gratulacje za Twój wynik. Trzymam kciuki mocno za następne rezultaty i wiem, że na pewno będą, bo świetnie prowadzi. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Cię. Słuchajcie, no inspirująca na pewno historia i dla wielu z Was może być przykładem i może również służyć jako taki wzorzec do wysłania później tego materiału, bo będzie to nagranie, żeby pokazać innym, że można, że też mając obawy, mając wątpliwości, można naprawdę się zmienić, tylko trzeba wiedzieć z kim, wiedzieć gdzie, czym się zasugerować, o co pójść, czego się nauczyć, o co trochę być może powalczyć, gdzie do kogo zwrócić się o pomoc. Tu Kasia wszystko pięknie powiedziała. Raz jeszcze dzięki i gratulacje. I drugą osobę, którą mamy, słuchajcie, to jest mężczyzna w odpowiednim wieku. Powiem Wam tak, dla mnie osobiście niesamowicie ponadprzeciętnie optymistyczny człowiek wspólnie ze swoją małżonką. Ludzie, dla mnie to petarda, naprawdę taka, jeżeli chodzi o podejście do wyzwań, podejście do problemów, podejście do obaw, podejście do trudności. Więc myślę, że naprawdę dużo będziecie mogli się nauczyć z tego przykładu. Mirek, widzę Cię już, że jesteś. Mirek Kozań, Mirosław Kozań. Mirku, skąd Ty jesteś? Gdzie mieszkasz? Skąd do nas przybywasz? Witam serdecznie. Mieszkam w Iławie, to znaczy mieszkam na wsi koło Iławy. Jest to mała miejscowość na Warmii i Mazurach, warmińsko-mazurskie. Bardzo urocze miasteczko nad pięknym jeziorakiem. To jest najdłuższe jezioro w Polsce, 27 km. Największa wyspa śródlądowa w Europie. Trochę zareklamuję moje miasto, może będzie więcej turystów. Ale... Byłem potwierdzam, pięknie, naprawdę.
Chciałbym Norbert podziękować jeszcze tutaj Kasi za tę wiedzę, którą dostałem od niej, żebym nie zapomniał, bo naprawdę wartość, którą dała dzisiaj w tym swoim wystąpieniu, jest ogromna i to jest coś pięknego, w czym mogę uczestniczyć i bardzo Ci, Kasiu, dziękuję. Pięknie, zobaczcie. Super, fantastico. Czyli wiemy już, gdzie Mirek mieszka. Powiedz mi, czym się, Mirek, zajmowałeś, zanim dołączyłeś do branży, do nas, do soft marketingu, do DualLife? Czym się zajmowałeś? Co robiłeś zawodowo? Tak jak Norbert wspomniałeś. Z korzeni, skąd się wywołałeś? Tak, jak wspomniałeś, jestem już mężczyzną w odpowiednim wieku, to znaczy już trochę tych lat zawodowych mam przerobione i powiem szczerze, mam policzone dokładnie w tym roku 30 lat prowadzenia własnego biznesu, własnej działalności. Zacząłem w młodym wieku jako 23-latek, wystartowałem z branżą turystyczną, że tak powiem, bo to był jakiś wynajem domków, 20 domków i restauracji. To był co prawda krótki epizod, ale pokazał mi, jak wygląda branża hotelowa, branża gastronomiczna i mocno tego doświadczyłem, że stroniłem od tego przez całe życie. Później dalej było tych branż naprawdę sporo. Wiecie, jak to jest, prowadząc działalność, człowiek ciągle gdzieś walczy z tą sytuacją gospodarczą, z trendami na rynku, z tymi mnóstwo czynników wpływa na to, że te branże się zmieniają, ale też my sami, doświadczając tego biznesu, który na początku nam wydaje się taki super, jak poprowadzimy go parę lat, zaczyna nam to bokiem wychodzić i zaczynamy szukać rozwiązania na tą sytuację, żeby znaleźć coś lepszego. Były to branże transportowa, miałem transport samochodów ciężarowych, tiry, było tego 6 sztuk w moim szczycie. Może to nie była jakaś duża firma transportowa, ale pokazała mi, że tam trzeba pracować 24 godziny na dobę i 2 telefony są potrzebne, które non-stop dzwonią i to też mnie wyrwało po jakimś czasie z tego, żeby szukać biznesu, który będę mógł zamknąć o którejś godzinie i mieć trochę przestrzeni dla siebie. Zająłem się motoryzacją, importem aut, importem motocykli, skuterów. Byłem chyba jedną z pierwszych firm w Polsce, która importowała skutery z Włoch, sprzedaż skuterów. No i do tego doszło później samą sprzedaży, takie centrum motocyklowe, w którym motoryzacyjne, bo generalnie były to i samochody, motocykle, kłady, rowery. No i te importy praktycznie odbywały się z każdego chyba zakątka na świecie. Z Tajwanu, z Chin, z Pakistanu, ze Stanów. No było tego całe mnóstwo. Nie chciałbym tutaj zasypywać tymi wszystkimi informacjami, bo później gdzieś przejście do strefy wynajmu. Skupiliśmy się na tym, żeby bardziej szukać tego pasywnego dochodu. Tego, gdzie po prostu będziemy mniej wkładać pracy, bo trudno powiedzieć, że wynajem to jest takim pasywnym dochodem do końca, ale na pewno mniej angażującym nas, a dającym jakąś perspektywę tego, że zaczniemy z czegoś korzystać. Mirku, no historię masz burzliwą, że tak powiem, ale nie zaczęło się od razu od tego, bo jak mówiłeś, miałeś 23 lata i skąd się w ogóle pojawił pomysł, że ty będziesz wynajmował domki, a co robiłeś wcześniej? Był jakiś pomysł pracy etatowej, czy nigdy na etacie nie pracowałeś? Miałem tą przyjemność pracowania w Polsce na praktyce po szkole średniej. 2 tygodnie strasznie mi się praca za biurkiem nie spodobała, siedzenie 8 godzin i to nie był mój klimat. Spakowałem się, wyjechałem w 90 roku do Holandii. Tam spędziłem trochę czasu na emigracji w Niemczech. No ale tam też mi się nie spodobało, bo tam sprzedawałem swój czas i wiedziałem, że tam jest sufit. Co prawda to były bardzo dobre na tamte czasy zarobki, ale to był sufit a tam też zobaczyłem tą perspektywę prowadzenia własnego biznesu, własnych możliwości, gdzie możemy się realizować, rozwijać bardziej. I dlatego zająłeś się jakby tym kierunkiem, że cię w ten biznes bardziej pociągnęło, że coś swojego. No tak, tam będąc widziałem mnóstwo tych przykładów, że tam jest kapitalizm rozwinięty na dziada, pradziada i tam ludzie z tego korzystają, że dziadek prowadził firmę, później ojciec, syn korzysta, bardzo dobrze mu się żyje, ma weekendy wolne, ma dobre dochody, ma jakąś stabilność i tak dalej. No ale zderzenie z polskim kapitalizmem było dla mnie okrutne, dlatego że to, co gdzieś tutaj padło przez ciebie, takie stwierdzenie, że uczestniczymy w takim maratonie życiowym w biznesie klasycznym, ale biegnąc w sprincie, bo nasz polski kapitalizm z tego to wymuszał, że po prostu te zmiany takie były szybkie, że
większość ludzi ten maraton chciała przebiec wspięcie i to się różnie w życiu kończyło. Zdrowotnie. Zawałami, wylewami, tak, dokładnie. To ja chciałbym przejść, zobaczcie, bo to też pokazuje, że człowiek taki jak Mirek z doświadczeniem, no niezłym biznesowym już, ale również z przeciętnej rodziny pochodzącym, że poszedł tym kierunkiem rozwoju i różne rzeczy robił, bo mnie aż się tu wyrywa do tego pytania, ale to za chwilę, zanim dołączyłeś, wiemy czym się zajmowałeś, czyli już w ostatnim etapie wynajmem, czyli żeby mieć też pasywny dochód, to moje pytanie jest bardzo ciekawe, co ci przeszkadzało, że dołączyłeś do Duolife? Co mi przeszkadzało w tym klasycznym działaniu, tak? W tych moich... No tak, no co było tym elementem, że się przyłączyłeś? Może najpierw takie pytanie, ale a drugie takie, no co tam było nie tak, że się przyłączyłeś? Bo dla wielu ludzi, słuchaj, twój sukces finansowy jest jakby sufitem już i możliwości w marzeniach. I ludzie często, ja widzę takie przypadki, mówią, nie, ale ja do takiego gościa to ja nie zadzwonię, bo on ma pieniądze. Co u ciebie było tym powodem, że się zainteresowałeś? No tak, zainteresowałem się tym, ale ja wrócę do tego twojego niezadzwonienia do kogoś. To często my tak tą osobę oceniamy na zewnątrz, ale nie jesteśmy w jej butach, nie jesteśmy w jej sytuacji. Fajnie wygląda, że fajny, ładny samochód, fajna firma i tak dalej, ale nie widzimy tego, jaką on płaci cenę. Nawet jako rodzina jego też płaci razem z nim cenę za to, żeby po prostu mieć ten styl życia. Znaczy, żeby mieć te pieniądze, mieć tą firmę. A tutaj, co mi przeszkadzało, to, że brak czasu notoryczny praktycznie cały czas był poświęcony działalności, bo nie miałem dużej firmy, nigdy najwięcej osób, jak zatrudniałem, to 25 osób, ale to było coś takiego, że ta cała działalność zawsze opierała się na mnie. Pierwszy zaczynałem, ostatni kończyłem i jeszcze w domu musiałem gdzieś analizy przeprowadzać, szukać nowych tematów, wszystkich rozwiązań, jak wychodzić z takiej sytuacji, rozwiązywać. No, prowadzenie działalności to są ciągłe wyzwania i te wyzwania przede wszystkim opierają się na właścicielu, który prowadzi ten biznes. I tutaj to było... Nie jest to jego życie biznesowe takie słodkie, jak się wydaje nam na zewnątrz, my widzimy na etykiecie, typu samochód, dom, wakacje, dobry styl życia, tak nam się wydaje, bo dobrze się ubiera, ale jak popatrzymy w środek, to jest to, co ty mówisz, to nie wygląda tak słodko. To jest ciągły zasów, że tak powiem delikatnie. No i tutaj ten brak czasu i to odbijało się na mnie, na mojej rodzinie, to te relacje rodzinne i te wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą, wiadomo, z tego braku czasu nic dobrego nie wynika, bo jeżeli spędzamy go tylko zawodowo, a nie mamy nic w przestrzeni dla siebie, to na pewno mocno nas to obciąża. A druga rzecz to no, nadmiar stresu, który się z tym wiąże, to jest tak, że ten stres był już wszechobecny wszędzie. Wiem, co to znaczy wstawać rano i czuć już go po przebudzeniu i wiedzieć, jakie to jest wyzwanie, żeby rozwiązywać te wszystkie sytuacje, które się z tym wiążą, kontrole, nie kontrole i mnóstwo tych rzeczy się dzieje po drodze i człowiek gdzieś ten stres doświadcza bardzo mocno na sobie. No to było to, co mi przeszkadzało. Rozumiem. No właśnie, bo tak chciałem też jakby przerwę, taki przerywnik mały, zobaczcie, ilu z nas ma też taką sytuację, ci, którzy już pracują i mówią, nie, tamto nie zadzwonię, bo ten to już ma wszystko. Jak możemy się zdziwić, kiedy być może zadzwonilibyśmy do takich osób i on by powiedział, tak, ja jestem zainteresowany, bo mnie już ten mój biznes, który nam na zewnątrz wygląda pięknie, już tak doskwiera i tak denerwuje, że chce się go pozbyć. Kto z was to zauważył? To z was to zauważył z wypowiedzi Mirka. To jest mega lekcja. Mirku, a ja bym chciał wrócić, czyli powiedziałeś, co ci najbardziej przeszkadzało. A czego szukałeś innego? Bo rozumiem, że chciałeś mniej mieć stresu, bo już mówiłeś, ale coś jeszcze? Jakiej zmiany chciałeś? Tutaj akurat z projektem Duolife spotkałem się stricte z tej strony klubowicza konsumenta, czyli to było coś takiego, że miałem wyzwanie zdrowotne i to też mi trochę pootwierało oczy na tą dalszą działalność gospodarczą, dlatego że miałem wyzwanie z boreliozą i to wyzwanie nie dotyczyło tylko mnie, ale tej całej naszej rodziny, całej mojej żony i dwójki dzieci. I tutaj to było takie coś, że po prostu spotkanie z dr Bortel-Bandurą, gdzie pani doktor nam poustawiała całą kurację, pokazało szybko, jak fajnie produkty Duolife po prostu pomagają w nam odzyskaniu zdrowia, dały mi z powrotem witalność, dały mi energię, dały mi chęć do działania
I tutaj to też zaczęło ukierunkowywać moje myślenie, że można, a DualLife jest tak kompletnym projektem, że praktycznie ten konsument może doświadczać też przy okazji zapoznać się z całym systemem soft marketingu i tutaj też znalazłem dla siebie przestrzeń właśnie w tym, że mogłem po prostu przyglądać się biznesowo, bo powiem szczerze, jest tutaj też na Zoomie mój serdeczny przyjaciel, zaprzyjaźniona rodzina, pozdrawiam i kiedyś pamiętam, będąc razem na wakacjach, była to osoba, która dostała ode mnie pierwszego linka, będąc z nimi razem na wakacjach w sierpniu nad morzem, ja zaglądam do portfela wirtualnego w DualLife i widzę, że tam jest 100 zł rabatu w wirtualnym portfelu i mówię, ja mam zakupy już w następnym miesiącu taniej, bo mam 100 zł. A mój przyjaciel tu obecny powiedział do mnie, skoro jest 100 zł, może być i 1000 i może być i 10 tysięcy, tylko kwestia czasu. I za to mu tutaj bardzo dziękuję, Mirek, dzięki bardzo, bo to ty mnie gdzieś tam popchnąłeś, żeby zwracać uwagę na ten projekt, ale to też trwało trochę, dlatego że ja przyglądałem się temu projektowi najpierw, jak działają produkty, doświadczyłem tego na sobie, a później zacząłem przyglądać się temu projektowi, dlatego żeby zobaczyć, czy to jest coś, co dla mnie jest, czy to wnosi wartość, czy to daje coś więcej, czy to tylko jest kolejny jakiś biznes, który opiera się na sprzedaży, gdzie trzeba zrobić obroty, żeby coś zarobić. I tutaj im dłużej jestem w DualLife, tym bardziej jestem szczęśliwy, że ta choroba mnie gdzieś spotkała, bo to wyjście z tej choroby otworzyło mi oczy i teraz jestem 100% przekonany, że zawsze jest tak, że coś jest dane nam nie bez przyczyny i ta choroba to też była dobra lekcja dla mnie w życiu i wiem, że to otworzyło mi oczy właśnie, tak jak wspomniałem, na ten projekt. A projekt jest tak kompletny, że tutaj możemy odzyskiwać zdrowie, możemy dotykać finansów, ale też rozwoju osobistego, to co Kasia tak mocno podkreślała. Ten rozwój osobisty też się stał moim konikiem i bardzo to doceniam, bo w biznesie klasycznym, niestety, nie mamy nauczyciela, który nas prowadzi, nie mamy nikogo, kto nam ten system... Wszystkiego się musimy uczyć sami. Tak. Wszystkiego się musimy... Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz taką, sorry, że ci tak wejdę w słowo, Mirku, ale to powiedziałeś dużo wartościowych rzeczy właśnie o tym kagańcu, o tym więzieniu, o tych pewnych obszarach takich już właśnie, że po to nas czasami przykre doświadczenie spotyka, że coś nowego, lepszego nas doświadczy, tylko czy my jesteśmy otwarci, czy potrafimy to dostrzec. I tu mówisz pięknie o tym, że dziękujesz za tą chorobę, bo dzisiaj zobaczyłeś coś więcej. Zobaczcie, coś się kończy, coś zaczyna, tylko czy my wnioski takie wyciągamy często? Mnie się nasuwa tu jedno pytanie, które muszę zadać. W momencie, kiedy ten biznes poznałeś, już zobaczyłeś, że pomogły ci produkty w zdrowiu, to zdrowie odzyskałeś czy odzyskiwałeś i zacząłeś ten biznes poznawać, przyglądać się, tak jak tu powiedziałeś, tą historią z Mirkiem, co w nim ci się najbardziej spodobało, jak zacząłeś go odkrywać bardziej, przyglądać się mu bardziej i bardziej go poznawać? Co ci się spodobało najbardziej? Najbardziej spodobało mi się to, na jakich wartościach się opiera. To jest to, że tu człowiek jest najważniejszy, że my praktycznie zaczęliśmy ten biznes, projekt DualLife w ten sposób, że rozdawaliśmy linki. Te linki były po prostu poproszone. Nasi znajomi nas prosili sami o to, żebyśmy pokazali, gdzie my te produkty kupujemy. Oni sami do nas się zwracali po to, żebyśmy my im pokazali, skąd to nasze zdrowie tak się zaczęło poprawiać, dlaczego mamy taki lepszy stan zdrowia. I tu pokazało mi, że to daje więcej, coś więcej niż produkt. Daje wartość drugiemu człowiekowi, tą najważniejszą, że daje mu zdrowie i daje mu możliwość finansowa, to jest przy okazji, tak, bo to był to następny etap, dlatego że to przyszło po kolei. Praktycznie rozdawaliśmy te linki z taką wielką satysfakcją, z takim naprawdę one płynęły z serducha. To nie było tak, że ja stricte rozdawałem to, żeby po prostu gdzieś ktoś, że ja mam na tym zarobić, tylko było to po prostu, żeby komuś pomógł. To mi pokazało to, że tutaj w tym projekcie jest to największą wartością, dzielenie się tym dobrem z innymi. No to jest piękne, co mówisz, bo to pokazuje taką rzecz, że jak my się z dobrą intencją czymś dzielimy, czymś, co dla nas jest 100% wartością ogromną, to ludzie to czują i biorą to bez niczego. To, co powiedziałeś, że ludzie byli ciekawi tego, czym sobie pomogliście w rodzinie, że macie z powrotem energię i tak dalej, nagle wszyscy chcieli od was te informacje. No to jest zdumiewające, bo czasami ludzie idą i na siłę coś próbują zrobić.
Ja zawsze mówię, sprawdź, co dla ciebie jest wartością tu. Odkryj ją i tym się dziel. Pięknie, pięknie. Mam takie pytanie, podobne do tego, które zadałem Kasi. Bo w momencie, kiedy przyłączyłeś się, miałeś jakieś wątpliwości i obawy? Bo faktycznie tak trochę jest w tym biznesie, że wiele osób nowych ma obawy, że sobie nie poradzi, że nie da rady, że nie wiadomo, czy faktycznie to działa i tak dalej, i tak dalej. Jak to u ciebie wyglądało? Znaczy, może tych obaw nie miałem, dlatego tak jak... No powiem szczerze, nie miałem, dlatego do tej pory nie mam żadnych, dlatego że po prostu życie mnie nauczyło, że jeżeli czymś się zajmujesz i będziesz konsekwentnie działał, będziesz konsekwentny w tym działaniu, rezultaty przyjdą, prędzej czy później, nieważne, to nie jest wyścig, one do ciebie przyjdą, a tutaj to, ten projekt jest tak kompletny, tak jak wspomniałem, i on jest tak ułożony, że my rozdając na początku te linki, tak z czystej intencji, z tego dobrego serducha, po prostu zaczęły pojawiać się efekty, jak ja to przeanalizowałem gdzieś w listopadzie, bo ja otworzyłem numer, klubowiczem zostałem w 2019 w lipcu, a w listopadzie chyba pierwsze pieniądze takie, które się pojawiły, to było chyba 600 zł, jak pamiętam. I ja stwierdziłem, powiedziałem mojej żonie Beacie, mówię, słuchaj, ja jeszcze nie widziałem łatwiej zarobionych pieniędzy. Nie dość, że robię to z przyjemnością i to ludzie sami mnie pytają, gdzie to mogą nabyć, to po prostu pojawiło się 600 zł i to też skierowało moje myślenie na tą drogę taką, żeby przyjrzeć się bardziej temu profesjonalnie, zająć się po prostu, zacząć poznawać ten projekt, ale tak naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu. Pojechaliśmy na konferencję, jeszcze mieliśmy to szczęście, że jeszcze były konferencje z Kardaszem. Była jedna w Gdańsku, była jedna w Toruniu, byliśmy na takich dwóch konferencjach, gdzie Piotr Kardasz po prostu skradł moje serce. To jest po prostu coś niesamowitego. Spotkać na drodze w życiu takiego pasjonata, który nas może zaczarować tym życiem w taki sposób, to tylko chyba konferencja, ktoś to przeżyje z doktorem, to po prostu wie, o czym mówię i wie, jak to jest fantastyczny człowiek, który daje niesamowitą energię i radość życia. Pewnie potwierdzą. Ci, co byli, pewnie potwierdzą, że to nie da się inaczej. Człowiek zaraża pozytywnie, tak jak mówisz, tak. Tak, i później miałem jeszcze jedną okazję i tutaj tą przyjemność być na konferencji jednej w Gdańsku z Janeczkiem, współzałożycielem, Norbertem, i praktycznie to też pokazało mi skalę tego projektu, jacy ludzie się tym zajmują, jacy ludzie stoją na czele, i bo to było dla mnie bardzo ważne, że jeżeli przyłączam się do tego projektu i w niego zaangażuję swój czas i swoją rodzinę, to praktycznie chciałem wiedzieć, że jaka jest wizja, i to jak pokazał nam skalę tego projektu, jak oni go widzą i jak widzą wyjście z Polski na świat, w czym wielkim możemy uczestniczyć. Jestem dumny, że spotkałem ten projekt i mogę to z uśmiechem na twarzy gdzieś ciągle opowiadać i pokazywać, że uczestniczymy w czymś naprawdę wyjątkowym i ogromnym na ogromną skalę. No i tutaj efekty przyszły szybko, bo w grudniu zrobiłem sobie plan taki, żeby mieć 7 osób w zespole w 2019. W grudniu mieć 7 osób, do końca 2021 roku zostać menadżerem. A okazało się to, że ten mój plan... Plan cię zawiódł, czy ty zawiodłeś plan? Plan się sypnął parę razy po drodze, musiałem go zmieniać, redukować, przepisywać, ale biznes klasyczny nauczył mnie, że bez tych planów ciężko jest cokolwiek rozwinąć. Lepiej plan redukować po drodze, mając go w ogóle, niż nie mając. Bo u ciebie ta redukcja wyglądała w inną stronę. Ty zaplanowałeś, że na koniec tego roku będziesz menadżerem, a kiedy z nim zostałeś? A zostałem w październiku w ubiegłym roku, w 2020. Grubo przeszacowałeś. No, trochę się to zmieniło. Do końca 2021 roku był taki plan. Było to być może dla mnie takie coś, co przyjąłem sobie, że tutaj będę zajmował się tym biznesem w sposób taki spokojny, w sposób taki z uśmiechem na twarzy, bez spiny, bez napinania, z takim czystym... Ale tak cały czas to robisz, Mirek. Tylko, tak, że ten plan zrealizowałeś wcześniej razem z Beatą. Myślę, że dlatego właśnie go tak zrealizowałem wcześniej, dlatego, że po prostu nasi znajomi przed nami nie uciekają. Oni wiedzą, że jeżeli my szanujemy każde zdanie, powiem może w ten sposób, że jak macie fajnych znajomych i zapraszacie ich na wyjazd, powiedzmy razem z wami na wakacje na Chorwację, to jeżeli wam odmówią, to nie znaczy, że za rok z wami nie pojadą, czy za dwa lata, to tylko w danym momencie powiedzieli, że nie jadą, ale za jakiś czas, jak do nich wrócicie, a będziecie dla nich mili, będziecie z nimi w kontakcie, w dobrym kontakcie, w dobrym flow, w dobrym relacjach,
oni się na pewno do was zgłoszą. Tutaj ja też widzę to już po tym roku z kawałkiem, jak działamy w tym projekcie, że jest mnóstwo ludzi, którzy się przyglądają i oni się w tej chwili odzywają, oni dopytują, oni szukają dla siebie przestrzeni i to jest cudowne. Świetnie. A powiedz mi, Mirku, taką rzecz, bo widzę, że ty mógłbyś też tak jak ja i mówić. Dlatego trudno się dziwić, że znajomi chcą słuchać, ale mam takie pytanie z tym, czy jak nie było obaw, okej, bo jesteś takim, no ja to tak twierdzę, to takie moje doświadczenie z wami przebywania, urodzony optymista, jak to niektórzy mówią, niepoprawny, tak? Ci bardzo pragmatyczni, tacy, wiesz, negatywni to tak mówią. Ale ja mam pytanie takie, jak długo, żebyśmy tak mogli doprecyzować, jak długo jesteś w biznesie i jak długo go odpowiednio robisz i jaki masz zespół dzisiaj? Jaki duży zespół zbudowałeś? Czyli początek był 2019 rok. 2019 lipiec rejestracja, czyli to będzie praktycznie za, powiedzmy, 3 miesiące, tak? 2 lata. Trzy czy cztery miesiące to dbanie o zdrowie, wyjście z tej choroby, że tak powiem, stanąłem na nogi. Grudzień był takim miesiącem, w którym zaczęliśmy w 2019, zacząłem ten projekt tworzyć już w sposób, że tak powiem, sprecyzowany. To był plan na 7 osób, czyli wystartowaliśmy w styczniu 2020 roku, mamy rok i 4 miesiące, mamy zespół ponad 400 osób, to jest 420 osób. Dzisiaj. Wspaniałych ludzi, konsumentów, ludzi, którzy i prozdrowotnie, i biznesowo, i ludzi, którzy mają ogromne marzenia i to jest, żeby być zdrowym i żeby być finansowo niezależnym i to jest coś wspaniałego. Pięknie, czyli dzisiaj zespół 420 osób, czyli bardzo podobnie jak Kasia. Tam 500, u ciebie 420, ale musimy tu odkryć rąbek tajemnicy. Menadżera zrobiłeś kiedy? W październiku 2020 roku. A dzisiaj jest 2021. Tak. A seniora kiedy zrobiłeś? Bo wiem, że jesteś już seniorem. W tym miesiącu, 16 kwietnia, w poprzednim miesiącu. 16 kwietnia. Słuchajcie, zobaczcie, wiek zobowiązuje mnie, jak mówi, nie, no za młody jestem. Nie, jestem już w odpowiednim wieku, muszę być seniorem. A jak zrobił seniora, mówię, nie pasuje mi ten senior, muszę zrobić dyrektora. Zobaczcie. Fantastycznie, wielkie gratulacje, Mirek, za to. Czyli dziękuję. Można zbudować, jeżeli się naprawdę niesie wartość ludziom. Piękna historia. Lećmy dalej, bo mam jeszcze kilka pytań. Czy popełniłeś, Mirek, jakieś błędy, budując ten biznes? I jaki taki błąd był szczególnie dotkliwy, który szczególnie pamiętasz? No, będę starał się tak do brzegu i niedługo powiem, że żadnych błędów nie popełniłem. Nie, to żartowałem. Popełniłem całe mnóstwo, a jednym z najważniejszych to było to, że chciałem budować to wszystko po swojemu. Zaczynając, myślałem, że zrobię po prostu to po swojemu, a później dopiero gdzieś tam dotarło do mnie, że nie wymyślaj już koła, które istnieje. Tak, i idź śladami tych osób, które już tą drogę przeszły. To jest cudowne w tym projekcie, że tutaj dostaje się to wszystko na talerzu, dostajemy na dłoni wręcz od osoby, z którą współpracujemy. I Norbert, ja ci tu bardzo dziękuję za to, że po prostu gdzieś na naszej drodze się pojawiłeś i to w taki, że tak powiem, subtelny sposób, że ten twój telefon pierwszy pamiętam dokładnie, zadałeś pytanie, że widzisz, że gdzieś w rejestrze, że się pojawiło parę osób, czy potrzebuje jakiejś pomocy. No ja oczywiście dziękowałem i to jeden z moich błędów. I dzisiaj wiem, że gdybym wtedy tą pomoc przyjął, byłbym pewnie już dyrektorem, a w tym momencie było tak, że ja się broniłem przed twoją pomocą, żebyś mi czegoś nie zepsuł, bo ja mając doświadczenie w biznesie klasycznym... Poczekaj, Mireczku, zatrzymaj się. Kto ma podobnie, żeby mi sponsor nic nie zepsuł? Kto miał podobne myśli? Dajcie rękę w górę. Ludzie, zobaczcie, jakie niesamowite historie. Mirek, dzięki ci za to, bo nie wszyscy mieliby odwagę to powiedzieć. Ale wielu tak myśli. Dobra, już ci nie przerywam, mów dalej. To ja miałem do brzegu. No powiem, no Norbert, to jest lekcja, którą dostałem, że później jak się otworzyłem na pomoc z twojej strony, na wiedzę twoją, na twoje rezultaty, które pokazywały, że po prostu nic, tylko zamknij się, słuchaj i ucz się. Praktycznie przyniosło to efekt, że zrobiliśmy szybko w marcu chyba kierownika i w październiku menadżera. Słuchając twoich lekcji, idąc twoimi śladami, korzystając z zoomów twoich i to jest faktycznie coś, co tutaj każdemu, że tak powiem, rekomenduję, to żeby po prostu gotowy schemat jest, tylko otwórz się,
Doświadczenia swoje są potrzebne i one były najlepszą rzeczą, którą nas w życiu spotkała, ale też otwórzmy się na nowe rzeczy, na te rzeczy po prostu, które dostajemy tutaj w DuoLive, dlatego że jest to projekt inny, jest to innowacyjny projekt, którego też trzeba się nauczyć. To, że wiemy... Nauczyć to robić w odpowiedni sposób. Tu powiem wam to lekcje, które mówicie tutaj, bo tak zobaczcie, że to jest wielka spójność z tym, co mówiła przed chwilą Kasia. Dokładnie to samo, że po swojemu. Zobaczcie, naprawdę dla mnie to jest wielka lekcja, jaką powinniśmy z tego wyciągać. Nie róbmy po swojemu na początku. Po co? Ja ludziom podpowiadam, rób po swojemu wtedy, jak będziesz menadżerem dopiero. Bo cię będzie na to stać, a nie wcześniej. A zobaczcie, co mówią menadżerowie. Nie, teraz nie będę robił po swojemu na pewno, będę robił tą ścieżką. Bo nie ma sensu robić po swojemu. Coraz bardziej to widzą. Super, dzięki ci za to, co mówisz, bo to jest mega. Co się wydarzyło po tej zmianie, to już wiemy, szybkie awanse. A ja bym chciał jeszcze, żeby pójść do brzegu, nie przegadać za dużo, mam kolejne pytanie, bo są dzisiaj z nami osoby nowe, czy kiedyś będą tego nagrania słuchać, takie, które się przyglądają, zastanawiają, czy to dla nich, czy nie, czy rozpocząć budowę. Jaką jedną twoją radę dałbyś, taką najbardziej wartościową według ciebie, wskazówkę dla takich osób? Wydaje mi się, że jedną z moich takich rad jest to, żeby wystartować po prostu, zacząć działać. W sensie takim używania produktowego, a później przyglądamy się temu biznesowi. Mamy na to czas, zobaczymy, jak te produkty działają na nasz organizm, dla naszego zdrowia. Widzimy po prostu, jak poprawiają stan naszego zdrowia, naszej rodziny, najbliższych. I wtedy to, że my będziemy dzielić się tym projektem, będzie nieuniknione. Bo nie spotkałem jeszcze nigdy osoby, która zakupiła jakiś towar czy jakiś produkt i która nie była zafascynowana tym produktem i nie podzieliła się i nie opowiadała o tym komuś innemu. Mężczyźni, kobiety, wszyscy mamy podobne zachowanie, że jak jesteśmy tak zadowoleni z produktu, z którego korzystamy, to po prostu dzielimy się to i to wypływa z serducha, to jest naprawdę takie coś, co po prostu idzie w świat samo. Takie naturalne. Mhm. Ale jeżeli nie spróbujemy, nie wystartujemy, nie zaczniemy działać, to nigdy nie przyjdzie. No właśnie. I to jest ta najważniejsza rada według ciebie. Tak mi się wydaje na tą chwilę, tak, żeby zacząć, no bo po prostu bez tego zaczęcia to po prostu będzie. No i tutaj jest to ważne, żeby po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem w poprzednim pytaniu, żeby po prostu korzystać już z systemu, który tutaj jest, z tego stworzonego. Soft marketing jest naprawdę tak kompletnym projektem, że tutaj tylko po prostu się otworzyć, korzystać, działać i rezultaty pojawiają się tu, nie ma wyjścia, żeby one się nie pojawiły. Czyli podążać śladami, słuchać sponsora, nie myśleć, że sponsor popsuje, wręcz odwrotnie, tylko robić robotę. Okej, super. Jakie masz kolejne cele? Bo rozumiem, że na pewno je masz. Znaczy ja wiem, ale nie wiedzą nasi słuchacze, tak? Które chcesz osiągnąć. Idziesz dalej. Tak, idę dalej. Cele mam określone i one są zapisane dalej w kalendarzu, to co potrafię do końca roku dyrektor. A tutaj ważniejsze dla mnie jest to, że przy tych celach zrozumiałem, że realizacja tych naszych celi to jest poprzez zmianę nas samych. I to jest cudowne tutaj, że po prostu osiągając ten swój cel, stajemy się innym człowiekiem, stajemy się bardziej człowiekiem dojrzałym, człowiekiem, który ma większe doświadczenie. I tutaj największą wartość to jest po prostu to, kim my się stajemy, osiągając ten cel. I to jest ta nasza zapłata. A najważniejsze, co tutaj mnie inspiruje do tego działania, jest to, że też mogę pomagać innym w zmianie samych siebie, w osiąganiu ich rezultatów, osiąganiu ich celi. To jest dla mnie w tej chwili taki coś, co ukierunkowuje moje myślenie, żeby pracować z zespołem tak, żeby było coraz więcej tych osób, które doświadczają tego, odbierają samochody, osiągają swoje poziomy, te które finansowe, które sobie zamarzą. I to jest coś, co popycha mnie do działania, daje mnóstwo energii, żeby po prostu pomagać innym, skupić się na nich, żeby oni po prostu mogli z tego skorzystać, poczuć tą radość, poczuć tą satysfakcję z realizowania tego wszystkiego. Super. Zobaczcie, dla mnie niesamowita historia, bo to jeszcze nie koniec, mam ostatnie pytanie, ale niesamowita historia zupełnie innej osoby, z inną historią niż Kasia. Ludzi, którzy naprawdę mają finanse i zajęli się tym tematem, otwarcie było zdrowie, ale dzisiaj widzą inną rzecz, zobaczcie, co niosą w świat. Nie wszyscy do tego biznesu chcą się przyłączyć dla pieniędzy.
I ludzie, którzy te pieniądze dzisiaj mają, szukają czegoś innego. Nie wiem, czy wy wyłapujecie z tej historii, Mirka, to. Nie to było przyczyną, że oni tu przyszli. A my często, mając do kogoś telefon, myślimy, ale nie, on się nie zamie, bo on pieniędzy nie potrzebuje. Oni też nie potrzebowali. A dlaczego tu są? I teraz, jeżeli do takich ludzi nie zadzwonimy, to zobaczcie, jak wartościowych ludzi możemy stracić, bo do nich nie pójdziemy, bo podejmujemy za nich decyzje według naszego schematu myśleniowego. Bo ja, patrząc na kogoś z zewnątrz, widząc takie czy inne pieniądze, podjąłbym decyzję, nie, do niego nie zadzwonię, bo on nie potrzebuje pieniędzy. Tak, ale ja nie wiem, czego on potrzebuje. Może czegoś innego. Co tutaj jest? A nie wiesz, co tam się pod kołdrą kryje. To jest takie moje doświadczenie. Mirku, ostatnie pytanie. Jaką wartość dzisiaj widzisz w tym biznesie? Że idziesz dalej. Trochę to powiedziałeś, ale czy jest coś jeszcze? Norbert, jeszcze powiem do poprzedniego pytania, to co powiedziałeś, że jeżeli my obserwujemy tych naszych znajomych, to powiem szczerze, jeżeli patrzymy na tych ludzi, którzy mają firmy, mają pieniądze, wydają nam się, to powiem szczerze, oni prozdrowotnie często są w dużo gorszej sytuacji niż ci, którzy pracują na etacie. Także weźmy pod uwagę tak, że to są też nieźli potencjalni nasi klubowicze, którzy będą korzystać z produktów, dlatego że po pierwsze stać ich na to, a po drugie, że ten stan zdrowia na pewno jest poprzez prowadzenie własnej działalności mocno nadszarpnięty i warto do nich zapukać nawet tylko z tego względu, a niektórzy z nich przyjrzą się im to, jak sobie poprawią zdrowie i przyjrzą się też chętnie temu projektowi. Jaką wartość widzę dziś w tym projekcie? To, że jest, tak jak wcześniej wspomniałem, to będzie na pewno to, że jest kompletny i daje możliwość rozwoju na, że ja mogę zajmować się czymś, co po prostu buduje sobie świadomość i moja rodzina, świadomość zdrowia, poprawia nam tą finanse, a też uczestniczymy w czymś wspaniałym, w rozwoju osobistym, który tutaj firma DuoLife zapewnia nam na każdej płaszczyźnie, organizując BDS-y, LDS-y, spotkania. Miałem tą przyjemność, że byłem raz na takim spotkaniu na LDS-ie. Byłem w Częstochowie, doświadczyłem tego na żywo, to co Norbert wspomniałeś na początku. Ubolewam mocno, że nie ma takich spotkań na żywo. To spotkanie z tobą pierwszy raz w Częstochowie wywarło ogromne wrażenie, jak jesteś ciepłym i wartościowym człowiekiem, który to dobro daje wszędzie, nawet dotykając kogoś, uśmiechając się do niego, przekazujesz tą dobrą energię. I to te BDS-y, te spotkania, ten rozwój osobisty, który tutaj mamy zapewniony, jest czymś naprawdę cudownym. Będą spotkania. W końcu się kiedyś pandemia skończy, tak? Już nam tu luzują i już niektórzy się nie mogą doczekać. Jak to mówią, jak konie gdzieś na wybiegu czekają, no pch, pójdziemy i będzie okej. Dzięki ci serdeczne, Mirku. Myślę, że zobaczcie, ta historia jako kolejna, już z naszej serii czwarta, tak? Bo były dwie poprzednim razem. Będziemy mieć kolejne spotkanie dotyczące historii, które poprowadzi Karol Szczerkowski. Śledźcie dokładnie Zoomy, kiedy będą. Chcemy taki cykl prowadzić długo i pokazać, że historie są bardzo wielu różnych ludzi. Ja ci, Mirku, ogromnie dziękuję. Gratuluję razem z Beatą waszego kapitalnego wyniku, bo naprawdę to, co robicie, to w jaki sposób dzielicie się sercem tym projektem, tym biznesem, sercem. Zobaczcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dzisiaj obydwoje tych moich gości to byli ludzie, którzy pracują serduchem. Zobaczyli wartość bezcenną w tym biznesie i tym się dzielą. Jak przestaniemy patrzeć złotówkowo, a będziemy ludzi traktować jak ludzi, dawać im rzeczy wartościowe dla nich, to oni to dostrzegą. Niektórzy wcześniej, niektórzy później. Piękna historia kogoś, kto z biznesu tradycyjnego się wywodzi, ma dobre pieniądze, ma dobry status finansowy, a zajął się tym tematem, bo jest coś innego, jest inna potrzeba. I ci ludzie, którzy nam się wydaje na początku, że nie, bo to, nie, bo tamto, ja mam lekcję jedną. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, nie oceniaj książki po okładce, bo się możesz mocno zdziwić na twoją niekorzyść. To jest moja lekcja. Nie wiem, jakie wy dzisiaj zabieracie. Zanim do tych lekcji na chwilkę, jeżeli ktoś będzie z was chciał się podzielić, bo ja bardzo chętnie posłucham, bo one są zawsze cenne, to jeszcze mi Kasia tu napisała, że chciałaby coś dodać od siebie. Bardzo proszę.
Jest dzisiaj wasz czas. Dzięki wielkie, Norbercie. Tak sobie uświadomiłam, że gdyby nie podjęła decyzji o przyłączeniu się do tej społeczności i nie zaufała osobie, która to proponowała, mnie i mojemu mężowi, 4 lata temu był to Karol Szczerkowski i powiedział takie cenne słowa, które pamiętamy do dziś. Zaufaj mi, a zobaczysz, że za 5 lat będziesz w innym miejscu. I ja wtedy nie wiedziałam, o czym on mówi. Powiedział, ten czas, jeśli nie wierzysz, to ten czas i tak minie. Te 5 lat i tak minie. A jeśli mi zaufasz i podążysz, ja ci pomogę, ja wam pomogę, bo tak naprawdę ja to robię z moim mężem i to jest dla mnie ogromne wsparcie, to będziecie w innym miejscu za 5 lat. I powiem wam, że minęło 4 lata i ja już jestem w innym miejscu i już jesteśmy innymi osobami, a co będzie za ten rok? No właśnie. Dzieje się magia. Dzieje się magia, po prostu warto zaufać i podążać tą drogą. Dzięki. I sprawdzić przede wszystkim. Tutaj to, co mówicie, wszystko jest mega jakby no, takie bardzo prawdziwe. My mamy te doświadczenia nasze życiowe takie trudne i nam jest przez to trudno zaufać. Ja zawsze mówię tak, to nie ufaj, sprawdź to. Zobaczcie, co się stanie, jak my pewnych rzeczy nie sprawdzimy. Ludziom potrzeba nabrać pewności. Ja mówię, to co pomoże ci tą pewność uzyskać? I zamiast właśnie skoncentrować się na tym, jak ja mogę to sprawdzić, żeby to upewnić się, czy albo to jest dobre dla mnie, albo nie, to często ludzie tego nie robią, tylko oceniają po okładce, nie poznając szczegółowo. I niestety popełniają duży błąd. Ja zawsze mam taką radę, żeby obudzić. A co się stanie w twojej głowie, jak za 5 lat, to co powiedziałaś pięknie, Kasia, nie poszłabyś elementem, żeby sprawdzić, tylko po 5 latach okazałoby się, że Boże, czemu ja tego nie sprawdziłam? Czemu ja nie poświęciłam czasu, żeby to dokładnie obejrzeć, gdzie ja bym dzisiaj była ze swoim życiem. No właśnie. Dzisiaj to widzisz, że byłabyś w czarnej dolinie. Bo taka jest prawda. I wielu ludzi, których historię będziecie mieli jeszcze okazję posłuchać, dokładnie to samo wam powie. I ja wiem, że obawy to są naturalną rzeczą ludzi. Ale najgorsze jest, wiecie co? Nie obawa. Najgorsza jest ignorancja. Jeżeli jest coś, co widzisz w tym projekcie, co cię intryguje, co ci nie daje spać, to nie zostawiaj tego, sprawdź to. Sprawdź sam, czy to, co mówimy, jest prawdą. Możesz nas poznać. Mirek też jest na Facebooku, zapraszam do kontaktu z nim. Macie jakieś pytania, jak sobie z czymś poradził, jaką skoną ma taki entuzjazm razem ze swoją żoną. Spotkajcie się z nimi, pogadajcie, zobaczcie, jak fantastycznymi ludźmi są. Wszyscy jesteśmy fantastyczni, tylko trzeba to odkryć i możemy sobie nawzajem pomóc. Nie ma się co bać, bo za strachem jest lepsze życie. Ale trzeba się otworzyć, rozwijać i iść budować. I dzielić wartością, bo można. Ten biznes jest kapitalny. My to, co w tym biznesie robimy, robimy już w życiu dawno. Bo zawsze dzielimy się czymś dobrym lub złym. Marketing sieciowy ludzie robią, odkąd żyją. Tylko o tym nie wiedzą, że to się tak nazywa i im za to nikt nie płaci. A tu płacą. Za dzielenie się wartością z innymi. Zgadza się? Więc ty też to możesz zrobić. Może ci idzie dzisiaj nieporadnie, może nie wiesz, co sobie poradzisz. No, dzisiaj dwie historie pokazały, że można. Ja też wywodzę się z zupełnie przeciętnej, biednej rodziny, zakompleksionego chłopaka, bo nikt we mnie nie wierzył, oprócz mamy. I dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, bo dałem sobie szansę i powiedziałem, że tego nie zostawię. Że sprawdzę to. Bo jak jest dobra szansa, to dlaczego miałbym z niej nie skorzystać? Dlaczego nie miałbym skorzystać sam i pomóc innym? Bo w siebie nie wierzę? Kapitalne historie. Słuchajcie, dla mnie mega lekcje.
Dzięki wam cudownie, wielkie za wasze wypowiedzi. Kto chciałby się podzielić tym, co z dzisiaj zabiera? Dajcie, macie teraz przestrzeń, włączcie mikrofon i powiedzcie, co z dzisiaj, jakie lekcje zabieracie z tych dwóch historii? Króciutko, nie będziemy mocno przeciągać, bo historie są mega piękne, inspirujące. Dawaj, Tomek, ręka w górę, dawaj. Dobry wieczór, ja tak króciutko jestem już dół, ale... Bliżej, jakbyś bliżej troszkę, bo gdzieś cię słabo słychać. Moment, teraz lepiej. Lepiej. Nie podejrzewam, że to właśnie teraz lepiej. Teraz jesteś w ogóle mistrz. Witam was serdecznie. Ja jestem w Duo Live jakiś okres czasu, już przyglądam się z boku, bo robię tam jakieś inne rzeczy. Z tych historii wyciągnąłem na pewno to, że trzeba wziąć i przejść do działania. I tak jak mówisz, Robert, jeżeli tam coś jest, bo ja powiem szczerze, Duo Live mi leży na sercu, nie patrzę ze względów tylko finansowych, patrzę, że tam jest większe spektrum, gdzie naprawdę można sobie wzajemnie pomagać. Widzimy, co się dzieje w rzeczywistości, że wiele ludzi po prostu z różnych powodów czasowych, gdzie są uwiązani właśnie za gonitwą, żeby się utrzymać jakoś, nie ma czasu zadbać o to zdrowie. I dla mnie to jest właśnie taki punkt, że pójdę tą drogą i będę to robił. I właśnie te historie mi pokazały, że tak naprawdę trzeba wziąć i się wziąć za to i to po prostu robić, tak? Trzeba po prostu wziąć taką rolę ucznia, wejść, bo dzisiaj totalnie się świat zmienił, jak widzimy. I nawet jeżeli widzimy, że ludzie kiedyś coś studiowali, to dzisiaj widzimy, że to już nawet nie da się tego zastosować, tak? Że tak naprawdę i dla mnie wszyscy jedziemy na tym samym wózku i ja jestem wdzięczny za to, że jest firma Duo Life i cieszę się, że tak naprawdę bardzo dużo wkłada w to energii, pieniędzy i czasu tego wszystkiego, że to tak naprawdę wszystko funkcjonuje, że my jako ludzie jesteśmy właśnie na tym pierwszym takim, powiedzmy, podium, nawet jako uczeń, tak? I to jest coś wspaniałego. To jest coś wspaniałego i za to jestem bardzo wdzięczny i dziękuję. Piękna lekcja, Tomek. Świetne wnioski, zobaczcie. Właśnie. Świat oszalał dzisiaj. Zobaczcie, co się dzieje. To piękne, co wyjąłeś, co pokazałeś. Kto jeszcze chce się podzielić? Dajcie swoje doświadczenie. Dawaj, Mirku, zapraszam cię. Witajcie, dobry wieczór. Dla mnie naprawdę mega inspirujące historie, a to, co ja zabieram ze sobą na dzisiaj, z tego dzisiejszego spotkania z wami, za które wam bardzo dziękuję, to że nigdy nie należy bać się telefonu do osoby, którą być może obserwujemy i chciałoby się nam określić ją jako taką, która ma wszystko. Nie wszystko w życiu wydaje się takie, jakie... Nie wszystko w życiu jest takie, jakie właśnie się wydaje. Więc miejmy tą odwagę wykonać telefon do takiej osoby, bo być może ona potrzebuje naszej inspiracji, naszej pomocy. Ja to już raz kiedyś publicznie powiedziałem, gdyby ludzie wiedzieli, co daje projekt kompletny, jak określił Mirek, Duo Life, to ludzie staliby w kolejkach do tego, żeby się tutaj zapisać. Dokładnie tak. Skąd mają wiedzieć, jeśli my nie chcemy im tego przekazać. Dokładnie tak. Pozdrawiam ze sobą, wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Dzięki, Mirku, dzięki za te słowa, zobaczcie. Zgadzam się 100% z tym, co powiedziałeś. Staliby w kolejkach, tylko nie wiedzą, oni tego jeszcze nie widzą, nie słyszą, nie uświadamiają sobie. Kto się z tym zgodzi, że tak jest? Czy ludzie tego potrzebują, co my mamy? Tylko często to, co my mówimy, mam wrażenie, że nie słyszą. Oni nas nie rozumieją. Nie? Nie dostrzegają. Może barierą są ich doświadczenia, może przykre wcześniejsze jakieś sytuacje i nie wierzą, nie ufają, ale potrzebują tego. Dokładnie tak. Staliby w kolejkach. Biorę to, ale mi się to podoba. Kto jeszcze chce się podzielić? Dawajcie. Śmiało, Agnieszko, zapraszam. Ja tylko tak króciutko powiem, że jestem oczarowana Kasią, jej osobą, po prostu słuchałam ją, bardzo, bardzo mnie zainspirowałaś i też ci napisałam i taki mam wniosek właśnie, że niesamowita jest tutaj pokora i ja nie znam cię, Kasiu, osobiście, ale tak cię odbieram, że strasznie jesteś też skromną osobą i ta pokora z tą skromnością i wytrwanie w tej decyzji działania zaowocowało tak wspaniałym sukcesem, który masz. I biorę to do siebie, że właśnie ta nauczalność, że da się mieć tą pokorę w tym biznesie i chcieć się nauczyć, dać sobie czas,
a efekty będą piękne. Dziękuję Ci. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. No właśnie. Muszę się odezwać. Bardzo proszę. Muszę się odezwać. Dzięki Ci wielkie, Agnieszko, za to, co powiedziałaś, bo faktycznie ta pokora, to słuchanie drugiego człowieka i patrzenie sercem, to są te rzeczy, które mocno, mocno mi grają w duszy i wiem, że ludzie dzisiaj tego też potrzebują. Lubią być wysłuchani, pragną tego, aby ktoś ich wysłuchał, bo tych gadających osób jest multum. Multum. Dzisiaj wszyscy gadają, a tych osób, które słuchają, jest bardzo mało. I powiem więcej, jak kiedyś uważałam to za swoją wadę, że ja mniej mówię, a więcej słucham, a tu się dowiedziałam, że to jest moja zaleta. Dokładnie tak. I dlatego właśnie takie cechy po prostu tutaj się wyciąga. Dzięki Ci wielkie. Zobaczcie, jak my czasami nie wiemy, jak możemy inspirować innych naszą historią. I po to to wyciągamy. Ktoś jeszcze chce się podzielić? Zapraszam. Dajcie swój feedback, bo każdy z Was ma mądre przemyślenia, mądre wnioski. A nie wierzę, że tylko te kilka osób te wnioski wyciąga, bo tu niektórzy piszą bardzo cenne informacje, jak Iwona Nawrocka. Ja dzisiaj zabieram ze sobą przede wszystkim nie porównuj się do kogoś, ale do siebie z wczoraj. I Agnieszka, gdyby ludzie stosowali nasze suplementy, to by nie stali na majówkę w kolejkach po szczepionki. No właśnie. No właśnie. Ktoś z Was jeszcze? Zapraszam. Ostatni moment, żebyście się podzielili tym, co zabraliście z dzisiaj. Załącz mikrofon i mów. Nie czekaj, bo może Cię nie widzę, że rękę podnosisz. To włącz mikrofon i mów. Ale nie wszyscy naraz, please. Nie wszyscy naraz. Co zabierasz z dzisiaj? Ja często tak na koniec Zoomów, które prowadzę, pytam o wnioski, bo powiem Wam, jeżeli się tylko słucha i nic z tym nie zrobisz, to jest to, co powiedziała Kasia dzisiaj. Nic Ci to w życiu nie przyniesie. To, co my mamy w książkach, czy nawet w głowie, to, co wiemy, na nic nam się przyda, jeśli my tego nie wykorzystujemy w życiu. A jak się czymś podzielisz, co zabierasz z dzisiaj, to już bardziej sobie uświadamiasz i coś z tym zrobisz szybciej, niż tylko słuchałeś jednym uchem, drugim wyleciało, może coś zostało, może nie. Co z tą wiedzą zrobisz teraz? Co z tymi historiami inspirującymi zrobisz? Będzie nagranie. Możesz tym popracować, możesz ludziom wysłać. Ktoś się będzie zastanawiał. Może masz człowieka biznesu, może masz człowieka z handlu, tak jak Kasia. Wyślij to nagranie. Bo ludzie posłuchają, powiedzą, kurde, on mówi tak jak ja, on mówi do mnie. Ja mam też takie samo wyzwanie, też mam sufit w pracy, też mam dość już tej gonitwy od rana do nocy tych ludzi, urlopów, ZUS-ów, mam tego dość. A na zewnątrz będzie wyglądał, że jeździ S-klasą na przykład. O, ja bym też tak chciał. Ten z zewnątrz byś chciał, ale to, co on tam w środku, na pewno by nikt z nas nie chciał. Zobaczcie, jakie inspirujące. I nigdy nie wiesz, z jakiego powodu twój znajomy, do którego zadzwonisz, a wcześniej pomyślałeś, że chyba nie, powie dobrze, że do mnie zadzwoniłeś, bo ten gość do mnie gada, ta kobitka do mnie gada. Historia jest niezbędnym elementem, bo ona pokazuje prawdę o innym człowieku. Nie to, co nam się wydaje, tylko to, jak to wygląda. Czy ktoś na koniec jeszcze chce się podzielić? Wiesz co, ja też wyciągnęłam lekcję z dzisiejszego spotkania, zwłaszcza od Mirka, że żeby właśnie nie robić takiej że jak ktoś ma dużo pieniędzy, no to jest strach się do niego odezwać, tak? Bo on ma inne potrzeby. Tak. Ja to wiem, ale tu sobie uświadomiłam to jeszcze bardziej, że ta obawa, czasem mój lęk, ja też mam swoje lęki, obawy i czasem mam gorszy dzień i boję się sięgnąć po telefon, bo jestem też tylko człowiekiem, ale to, co Mirek powiedział, że te osoby
mają potrzeby właśnie typowo zdrowotne, to ja dzisiaj to zabieram. Dzięki Ci wielkie, Mirku. Dokładnie tak. I to, co powiedział, też bardzo mocno zaznaczył. Znacie takich ludzi, którzy mówią, och kurde, fajne te produkty, ale trochę drogie. Kto tak słyszał? A Mirek, co powiedział piękne zdanie? Ich na to stać. No właśnie. Produkty nie są drogie, tylko wielu ludzi na nie nie stać, bo za mało zarabiają. Mercedes nie jest tani. Nie każdy nim jeździ. Czy ludzie mówią, że jest drogi? Niektórzy mówią, że drogi, a niektórzy mówią, nie, nie stać mnie na niego. Zarąbiste auto. Czy BMW, czy inna marka. Zgadza się? Dzięki Wam również za to, co dzielicie się tu pisząc na czacie. Tak Grzegorz napisał. Może kiedyś powiem, pomyślcie tylko, nie musimy już tak ciężko pracować. Dokładnie tak. Ale myślę, Grzesiu, że tu popracuj nad pewnością siebie, bo piszesz, że może kiedyś powiesz. Jak będziesz chciał to powiedzieć, to powiesz. I nie będziesz musiał tak ciężko pracować. Beata napisała, każdy może to zrobić w swoim tempie, w przestrzeni własnego życia, ale trzeba wytrwać. Dokładnie tak. To nie jest wyścig. Macie przykłady dwóch różnych ludzi. Jeden szybciej, drugi wolniej. Można? Można. Każdy ma swoje doświadczenia, swoje przejścia, swoje wyzwania. Ja zabieram dzisiaj, nabrałam chęci do działania oraz miłości do produktów. No właśnie. Piękne. Ja zabieram to, że nie trzeba się bać, prosić o pomoc lidera. Absolutnie tego nie wolno się bać, to trzeba zrobić, a nie bać się. Dokładnie. Produkty są warte swojej ceny. Oczywiście, wartościowa rzecz. Czy wasza praca ma wartość? Każdy z nas chciałby zarobić dużo za swoją pracę. To kto ma zapłacić za produkty, które wy produkujecie na przykład? Mało, skoro wy chcecie zarobić dużo. No kto ma dopłacić do tego interesu? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Idziemy do pracy, chcemy zarobić dobre pieniądze za jakąś pracę, którą robimy. No a ten szef przedsiębiorstwa musi tak to wszystko ogarnąć, że produkt musi być automatycznie droższy, bo kosztem wyprodukowania jest twój zarobek. Chcesz dobrze zarobić, ale chcemy produkt kupić tani. No jak to połączyć? Widzicie to? Ktoś się tego czegoś uczy teraz też? Okej, okay, kochani, kończymy. Czy ktoś coś jeszcze? To ja na koniec. Się rozkręcili teraz. No dawaj. Dawaj, Ela. Przepraszam. Dotarło do mnie, bo czasami, wiecie, warto powtarzać, tak? Więc to, że powtórzyłeś, że tych bogatych stać na produkty, tak, wcale nie muszą zarabiać, ale ich stać na produkty, więc mnie się, słuchajcie, od razu wzięło, otworzyło tam jakieś pudełeczko, jakieś zaskoczenie. Ile ja znam osób, które są dużo lepiej sytuowane ode mnie, a z którymi ja mam dosyć dobre relacje. No w związku z powyższym to wykorzystywać. No także dzięki bardzo, bardzo za to natchnienie, tak powiem. Mało tego, oczywiście już wiem, że mój sponsor na pewno nie będzie mi przeszkadzał, ale przestanę chodzić na skróty. No zacznę robić zgodnie z systemem. Także tyle mojego. Dzięki bardzo. Dzięki. Na razie. Dzięki. Coś tam, Tomek, jeszcze? Króciutko coś dodać a propos tych produktów. Firma Duo Live jest na rynku od 2004 roku. Ja z takimi, powiedzmy, suplementami, to jest coś więcej niż suplement, natomiast obserwuję rynek już prawie 20 lat. Także powiem Wam szczerze, te produkty, które tutaj mamy w tej firmie, są naprawdę o wiele więcej warte. O wiele więcej warte. Mają niesamowitą, ogromną wartość, bo daje nam największe szczęście, jakie może być, to nasze zdrowie. Tak jak tutaj powiedział Mirosław, wrócił do stanu energetycznego, w którym znowu poczuł się, że żyje. Tak? I to jest najważniejsze. Ile to jest warte? Właśnie. Ile to jest warte? Dokładnie. A pieniążki każdy z nas ma. Ja zawsze mówię, że pieniądz jest taką wartością, że każdą coś złotóweczkę zawsze ma i gdzieś ją zawsze wydaje. Więc nie ma czegoś takiego, że nie mam pieniędzy. Po prostu powiem to tak może bardzo krótko,
no, lekarstwa są potrzebne, jeżeli są jakieś przypadki, ale nie zawsze te lekarstwa nam pomagają, więc czasami może trzeba coś przewartościować albo gdzie indziej troszkę przekierować te środki i naprawdę to, co tutaj mamy w filmie Duo Life, to moim zdaniem nie podlega nawet dyskusji, ile to kosztuje, bo to kosztuje o wiele więcej. Także warto znaleźć te środki na to, nie tak, jeżeli ktoś, przepraszam, że ten, jeżeli ktoś nie ma całej takiej sumy, można produkt po produkcie zastosować i naprawdę będzie z tego niesamowito zadowolony, bo dokładnie. No, jest to potrzebne w naszym organizmie po prostu. Dziękuję. No tak jak tu kapitalnie powiedziałeś, tak tu Karolina podpowiada, dokładnie tak jest. Zdrowia się nie kupi. No właśnie. Jeszcze ja jeśli mogę na chwilkę. Proszę cię bardzo. Ale się rozkręciliście na koniec. No a jak? Końce zawsze są najlepsze. Ja stosuję, powiem tak, stosuję Duo Life chyba już drugi albo trzeci miesiąc. Jestem, że tak powiem, w fazie tak zwanych testów, ale powiem tak. Jest różnica, ponieważ moja znajoma ostatnio zadzwoniła do mnie i mówi tak, ty gdzieś jesteś czy coś? Ja mówię, a o co chodzi? No bo inaczej brzmisz. Ja mówię, to znaczy gorzej, słabiej czy coś? Nie, no tak spokojnie twój głos brzmi. Ja mówię, to znaczy, że coś działa. Mówię, no wiesz, no piję, mówię, dzień i noc. Regularnie. Rano wieczorem piję non-stop. Tak, piję dzień i noc, także mówię, wiesz, i ten. Ona mówi, no to chyba działa, nie? Ja mówię, no widzisz, pokazuję ci, masz przykład, jak żeśmy wcześniej rozmawiali, a teraz, tak? Także z tego ja mogę się pochwalić, że to działa. To działa na mnie i wiem, że to działa. Bo są rzeczy, które gdzieś się czuję, albo coś przychodzi i jest wartościowe, albo coś przychodzi i nie ma wartości. Ja usłyszałem tylko nazwę i od razu gdzieś było tak, to jest to. Także dziękuję. Pięknie. Zobaczcie, jak mamy własne doświadczenia czegoś, to nam nikt nie powie już nic w temacie. Choćby cokolwiek chciał powiedzieć, to niech se mówi, ale ty wiesz swoje. Ty wiesz, jak jest. I cały świat może ci gadać co innego. Ty wiesz, że się lepiej po czymś czujesz, nie ma dyskusji. Na zdrowie! I tym optymistycznym akcentem zobaczcie. Mogę jeszcze coś dodać? Ale oczywiście. Dzięki wielkie. Ja tak z reżyserki, tak, na chwilkę. Nie wiem, ale chciałem się podzielić z wami swoim doświadczeniem. Bardzo, bardzo mocny przekaz, jeśli chodzi na przykład tutaj o historię Mirka i to, co powiedział o tym takim odczuwaniu, tak? Wspomniał o tym, że ta choroba, która mu się przydarzyła, to było dla niego pewne takie odkrywcze wybawienie, tak to zinterpretowałem, ale bardzo często jest tak, że pewne rzeczy, które nam się przydarzają, one dzieją się po coś i one dają pewną szansę, którą możemy wykorzystać, albo z której możemy po prostu zrobić jakiś tam ciężar. I oczywiście ja tutaj nie mówię o tym, żeby wychwalać wszystko, co nas gdzieś tam stuknie i później po tym boli, ale żeby właśnie nie iść w tym kierunku takim, o kurczę, życie mi się przydarza, tylko żeby starać się wyciągnąć z tego jak najwięcej korzyści. I wielki szacun dla Mirka, ta historia dla mnie na przykład wielka inspiracja. Natomiast jeśli chodzi o historię Kasi, ona jest tak troszkę bliższa dla mnie, bo to prywatna moja żona. Natomiast chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo dla mnie tutaj wybrzmiało coś takiego zarówno w jednej, jak i w drugiej historii. Coś, co w pewien sposób sobie uświadomiłem. Mianowicie niejako nawiązując do tego, co było przedstawione w jednym z fragmentów Educampa na temat lidera i tego, w jaki sposób powinien dawać szansę i możliwość doświadczania swoim ludziom. Ja sobie uświadomiłem, że a było kilka takich momentów, gdybym bardziej próbował przycisnąć Kasię, gdybym próbował niejako wywrzeć na niej większy nacisk niż powinienem, albo niż na to pozwoliła, to prawdopodobnie nie byłaby w tym miejscu, w którym jest, ponieważ każdy ma swój czas i każdy ma swoje doświadczenia i naszą rolą też jest dawanie ludziom możliwości wzrastania w swoim tempie. Tak jest. I
patrząc z perspektywy nie tyle Kasi, no bo to wiecie, żona to inaczej, tak? Ona ma inne formy pacyfikacji męża. Natomiast... Nie, o jakim ty przyciskaniu tu jeszcze mówiłeś, więc tutaj wiesz, już jest godzina to później taka, sobie pogadamy, że wyobraźnia mocno popracowała w tym momencie. Tak przypuszczam, tak no. Przypuszczam. Ale uświadomiłem sobie jedną taką rzecz. Ile razy czasami rozmawiając z klubowiczami, człowiek ma swoje plany, swoje jakieś wizje. Na niego. Na niego, zamiast dać mu przestrzeń na to, żeby on doświadczał. My nie jesteśmy w stanie ochronić pewnych ludzi przed ich wyborami, ale danie im pewnych doświadczeń, które bardzo często też ich hartują i wzmacniają przed doświadczeniami, na których nie jesteśmy w stanie ochronić, oczywiście, sprawiają, że oni nie tylko przetrwają właśnie takie jakieś burze, ale będą wzrastać. I chyba to zabieram też z dzisiaj. Dzięki wielkie za tę możliwość. Piękne lekcje, słuchajcie, rozkręciliście się o 23 prawie. Ja nie wiem, wy jesteście jakieś nocne marki chyba, się to tak mówi, tak? Jutro nie musicie wstać do pracy i po prostu mega, no nie, naprawdę szacun. Wstaję o 7. Proszę? Wstaję o 7. Wstajesz o 7. Gratuluję ci, będziesz szybciej oddychał, szybciej się wyśpisz. Ale produkty pomogą, walniesz dwa kielichy na noc i będzie okej. Okay. Piję rano i wieczorem, od rana do nocy, bajka. Słuchajcie, kochani, ja wam bardzo dziękuję. Fantastyczny czas, że byliście taką ekipą tak długo. W najlepszym momencie mieliśmy prawie 190 osób, więc historie inspirują. One pokazują, że możesz. Ty też możesz. Piękne wasze wnioski. Trzymam za was wszystkich kciuki mocno i wiem, że jak wy trwacie, jak będziecie dzielić się wartością, jak ją naprawdę w sobie znajdziecie i tą wartością, tej mocy dobra będziecie się dzielić z innymi, wygracie w tym biznesie wszystko, cokolwiek chcecie. Zrealizujecie każde marzenie. Dzięki wam wielkie raz jeszcze tym, którzy słuchali, tym, którzy w przyszłości będą słuchać. Podzielcie się tą historią z innymi, a tym, którzy dzisiaj byli moimi gośćmi, Kasiu i Mirku, bardzo, bardzo wam dziękuję. Fantastyczne historie, idziemy dalej, inspirujcie dalej. I powodzenia, trzymam kciuki za sukcesy jeszcze większe. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, że jutro mamy też Zoom, bardzo wartościowy i kolejne spotkania będą znowu. Popatrzcie sobie na grafik, co jest kiedy, którego dnia. Dzięki wam wielkie. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy wszystkim. Dzięki wielkie, dobrej nocy wszystkim. Dziękujemy. Dobranoc.